Państwa radni. Szanowni Państwo, otwieram 16. sesję Rady Gminy Kościelec w dniu 27.02.2020. Witam serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Wójta gminy, Tadeusza Orcowskiego, zastępcę wójta, Patrycję Żywińską, skarbnika gminy, Beatę Wawrzyniak, sekretarza gminy Krzysztofa Nowoskiego. Witam wicestarostę Sylwestra Mędrzyńskiego i przewodniczącego Rady Powiatu pana Marka Śmiernika. Witam sołtysów i zaproszonych gości oraz witam radnych. Szanowni Państwo, zgodnie z artykułem 20 ust. 1 do ustawy o samorządzie gminnym, obrady Rady Gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku, barwy głosu zarejestrowane będą przez urządzenia nagrywające, udostępniane i przetwarzane będą w celu realizacji przez gminę jej zadań wynikających z wyżej wymienionego przepisu. Informuję także, że każdy z Państwa ponosi odpowiedzialność za udostępniane podczas sesji dane osobowe. Klauzula informacyjna o nagrywaniu i transmisji dźwięku oraz obrazu z przebiegu sesji Rady Gminy Kościelec wywieszona została na drzwiach sali. Przystępujemy do stwierdzenia prawomocności. Proszę wszystkich radnych o zalogowanie terminali poprzez przyjęcie przycisku niebieskiego. Witam przybyłą panią radcę prawną, naszą panią Katarzynę. Proszę bardzo. Nie, tutaj. Nie, proszę bardzo, pani tutaj, pani radna. Ja się przesunę może. O! Może się przesunąć na miejscu. Stwierdzam, że na ustawowy skład 12 radnych w dzisiejszej sesji bierze udział 14 radnych, co stanowi kworum do przeprowadzenia prawomocnych głosowań. Zamykam punkt pierwszy, otwieram punkt drugi porządku obrad. Przyjęcie porządku 16 sesji Rady Gminy Kościelec. Wszyscy radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. Na wniosek wójta proponuje się wprowadzić do porządku obrad dodatkowy punkt. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Dobrów oraz Daniszew, który proponuje wprowadzić pod numerem 8. Tym samym ulegnie przesunięcie kolejności pozostałych punktów porządku obrad. Wniosek wójta wraz z projektem uchwały wszyscy radni otrzymali. Był on omawiany na wspólnym posiedzeniu komisji stałej. Czy pan wójt chce zabrać po prostu głos w sprawie wniosku? Nie. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać głos w sprawie wniosku? Nie ma uwagi. Jeżeli nie, przechodzimy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za wnioskowaną zmianą porządku obrad polegającą na wprowadzenie dodatkowego punktu z numerem 8 podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach Dobrów oraz Danisza? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za, czerwonego przeciw, żółtego wstrzymuje się. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, wstrzymujących 0, wniosek o wprowadzenie wnioskowanego przez wójta dodatkowego punktu został przyjęty. Czytam teraz porządek obrad uwzględniający przegłosowaną zmianę.
otwarcie i stwierdzenie prawomocności, przyjęcie porządku obrad 16 sesji Rady Gminy Kościelec, przyjęcie protokołu z obrad 15 sesji Rady Gminy Kościelec, przedstawienie przez przewodniczącego Rady wniosków oraz korespondencji, które wpłynęły w okresie międzysesyjnym, interpelacje, zapytanie do Rady Powiatowych, informacja o działalności Rady Gminy Kościelec w okresie międzysesyjnym, podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy z miejscowości Dobrów na Kościelec, podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów obrębach Dobrów oraz Kalisze. Punkt 9. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu polskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Różków II Police Średnie. Punkt 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020. Punkt 13. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024. Punkt 14. Sprawozdanie finansowe Gminy Kościelec rozwiązywania problemów alkoholowych w Kościelcu za 2019 rok. Punkt 14. Sprawozdanie z wysokości średnich 15. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzących przez Gminę Kościelec. Punkt 16. Interpelacje i zapytania radnych. 17. Odpowiedzi na interpelacje. 18. Wolne wnioski i informacje. Punkt 19. Zamknięcie obrad 16. sesji Rady Gminy Kościelec. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do przeczytanego porządku obrad? Zgodnie zapytania. Nie widzę. Jeżeli nikt nie zgłasza, radnych po prostu układ, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem oczytanego przeze mnie porządku obrad, proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za, czerwonego przeciw, żółtego wstrzymuje się. Proszę o oddanie głosu pana Jarosława i pana Jarosława. Stwierdzam, że porządek obrad odczytany przeze mnie w brzmieniu został przyjęty 14 głosami za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Zamykam drugi punkt porządku obrad. Otwieram punkt trzeci. Przyjęcie protokołu z obrad 15 sesji Rady Gminy Kościelec. Projekt protokołu z obrad 15 sesji Rady Gminy Kościelec z dnia 30 stycznia 2020 roku. Wszyscy radni otrzymali. Osobiście się z nim zapoznałam. Odzwierciedla on przebieg sesji. Czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi, czy zapytania odnośnie protokołu? Nie ma nic z Państwa? Dobrze, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu z obrad 15 sesji Rady Gminy Kościelec? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za, kto jest przeciw, czerwonego, trzymał żółtego. Teraz już nie ma. Zosia, przez pomyłkę. Nie ma. Protokół z obrad 15 sesji został przyjęty 13 głosami. Zamykam punkt trzeci porządku obrad. Otwieram punkt czwarty.
przedstawienie przez przewodniczącego rady wniosku oraz korespondencji, która wpłynęła w okresie międzysesyjnym. Pierwsze. Regionalna Izba Rachunkowa w Poznaniu, Zespół Zamiejscowy w Koninie, uchwała numer SO 09/24/P/6/2020 składu orzekającego RIO w Poznaniu z dnia 24 stycznia wyrażającego pozytywną opinię o prawidłowości prognozy kwoty w gminie Kościelec. Drugie. Wójt gminy Kościelec projekty uchwał. Trzecie. Firma szkoleniowa, konsultant, partnerzy, oferta odpłatnego szkolenia zarządzania w samorządzie po nowelizacji. Czwarte pismo, wójt gminy Kościelec, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzących przez gminę Kościelec w roku 2015. Piąte. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościelcu. Sprawozdanie finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościelcu za 2019 rok. Mieszkanka Dobrowa. Prośba o wykreślenie z programu sesji Rady Gminy Kościelec punktu o nadanie nazw ulic w Dobrowie z zastrzeżeniem do projektu. Wójt gminy Kościelec, wyjaśnienie związane ze zgłoszonymi przez mieszkankę Dobrowa zastrzeżeń dotyczących projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dobrów. Wójt gminy Kościelec, przekazane przez wójta gminy kopia pisma marszałka województwa wojewódzkiego przypominająca o obowiązku opracowania przez organ wykonawczy gminy projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa. Przywiązek wójt gminy Kościelec. Wniosek o zmianę porządku obrad 16 sesji poprzez wprowadzenie dodatkowego punktu związanego z podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów obrębie domów oraz planisze. Poznań informacja na temat szkolenia dla przewodniczących rad, przewodniczących i członków komisji rewizyjnej w zakresie zatwierdzania wykonania budżetu oraz absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego wójta. Mieszkanka Dobrowa, trzy maile z prośbą o przekazanie treści radnym dotyczących korespondencji z urzędem gminy w zakresie nazwy ulic. Mieszkanka Dobrowa, mail zaadresowany do wójta gminy do wiadomości rady oraz sołtysa Dobrowa przekazująca pismo w sprawie roku świętego Wojewoda gminie Kościelec i Dobrowy wraz z propozycją programu obchodu roku świętego Wojewoda. 13. Przewodniczący Rady Powiatu Polskiego zaproszenie na 23. sesję Rady Powiatu Polskiego w dniu 27 lutego 2020 roku. Wójt gminy Kościelec przekazana kopia pisma Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Rybny w Kole stanowiąca odpowiedź na pismo gminy Kościelec dnia 27 stycznia w sprawie prac konserwacyjnych na rzece Kiełbasce Dużej, Kiełbasce Małej i Teleszynie na terenie gminy Kościelec. 16. Mieszkanka Dobrowa, mail związany z przekazaniem radnym skróconego programu roku świętego grudnia 2020 roku. Mieszkanka Dobrowa, mail adresowany do wójta gminy, do wiadomości radnych zatytułowany odwołaniem do projektu uchwały dotyczącej projektu uchwały nadającej nazwy ulic miejscowości Dobrów przedstawionej na ostatniej komisji z propozycją podania pod głosowanie takiego projektu uchwały, który by był kompromisowy względem projektu historycznego i wiejskiego, a także propozycję, aby w proponowanej ulicy Kamiendulskiej nadać nazwę ulicy Poświętnej, a proponowanej ulicy Bulko nadać nazwę ulicy Kamiendulskiej. Pismo zawierało także propozycję projektu kompromisowego nadania ulicy.
Mieszkanka Dobrowa Mejcz z propozycjami projektu kompromisowego nazw ulic dla Dobrowa. Wójt gminy Kościelec, przekazanie według właściwości Radzie Gminy Kościelec odwołania mieszkanki Dobrowa dotyczące projektu uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dobrow. Kto z Państwa ma jakieś zapytania odnośnie do proszę przedstawionej korespondencji? Nie ma. Nie ma? Nie. Czyli po prostu nie ma. Jeżeli nie ma, proszę Państwa, zamykamy po prostu punkt czwarty. Otwieramy punkty interpelacje i zapytania do radnych powiatowych. Proszę bardzo, o Państwo radni. Proszę bardzo. Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Sołtysi, zaproszeni goście. No i tu wspaniale widoczni, tak naprzeciwko, radni powiatowy na czele ze wicestarostą i przewodniczącą Rady Powiatu. To jest stary temat, ale jakże nowy. Trochę to będzie trwało. Chodnik Gruszkowi od do połączony tam w Przyrodzie po stronie Ruszkowa pierwszego. Wspaniale, piękna sprawa. Turyści piesi elegancko, ale gdy są pory letnie, są deszcze. Wiadomo, że studzienki są chłonące, trzeba odczekać, ale to jest pora letnia. Ale okres jesienny tamten i teraz wiosenny. Zrobiłem parę zdjęć, teraz nie będę to pokazywał, ale to prześlę się na piśmie, bo już mam sporządzona tylko do nich, ale skoro panowie tu jesteście, a jesteście rdzennymi mieszkańcami, co tam jeździcie i te błędy widzicie, po prostu, to wam tutaj próbuję to wytłumaczyć. Jak się patrzę w stronę Ruszkowa, w stronę koła, jest tam wzniesienie. Tamte studzienki, część wody odbiorą, ale część spływa dalej niżej, tu w kierunku pana. I te samochłonne przy tym nowym transportorze odbierają, ale ta, co spływa z górki, nie jest w stanie być odebrana i się kumuluje bajorami. Pryska nawet za ten chodnik. Jakby szedł pieszy, to go ta fala wyrzuci. Mam to na zdjęciu, jak przyjechał samochód, co zrobił. I na wysokości pana była pierwsza budowa pierwszej części, to po prostu lekko wymusiłem, żeby był kruciec. Żeby przeprowadzić kruciec 150 rura albo 200 mm na drugą stronę do rowu, to jest mija posesję państwa. I tam jest naturalny rów. Różkowa pierwszego, zaznaczam, różką, drugiej różką nie mają pretensji, po prostu i tam woda by się, ta co dostaje, to jest studzienki po tej stronie by odciążyła. To co widać, to by poszło na drugą stronę. To tak by wygląda sprawa. No i tak, albo będziemy się przyglądać, została taka decyzja, ja powtórzę, wymusił, że ten kruciec jest. Teraz trzeba by przeprowadzić na drugą stronę rurę. Bo żeby to zażegnać, nie powiem, że z powiatu nie ma, co panowie czyszczą studzienki. Byli parę dni temu, byli z pompą, ale na takie, co się dzieje, to nie daje rady. Ten krócie, żeby pomóc, ta woda spływająca. A wrócę jeszcze, drugi temat to jest taki. Mijając posesję pana, wcześniej jest to dobrze znajoma posesja, po prostu jest tam ostatnia studzienka starej kanalizy deszczówki, która była w centrum Gruszkowa robiona. Odprowadzana jest do Sadzawki, w porządku, ale to część. Ale tu od w kierunku, w głąb Ruszkowa, jak się jedzie w kierunku Dobrowa, powinno odchodzić tutaj przy posesji do takiego głębokiego rowu. Tam jest niedrożne, jakiś czas było drożne, znowu się czymś zasypiło i tego spływu nie ma. I tu się również w tej studzience kumuluje duża kałuża. A nie ma tego spływu, bo patrzyłem, tam nic nie wypływa. I po prostu wielka prośba, panowie, podeprę to jeszcze szerokim pismem i zdjęciami, żeby po prostu zaradzić. No sami jeździcie, sami widzicie ten błąd. To by było tyle. Dziękuję. Coś jest. Proszę Państwa. I przyjedzie z panem. Mogę nawet coś pokazać. Tak jeszcze, żeby nie szukać, to wtedy jak ten krócie tak wymusiłem, powtórzę to trzeci raz nieładnie, bo to tak powtarza się, ale temu panu, który tam tym boszem ciął te materiały budowlane, to mnie nadnij pan na asfalcie kreskę. To jest wiadomo, gdzie ten krócie wychodzi, żeby później nie szukać. Metrze dwa w jedną czy w drugą stronę. I
200 rura, żeby to było tak troszkę bogacie, a to rura nie jest droga w tym średnicy na drugą stronę. I to by odciążyło to, co teraz stoi na jezdni. A te samochłonne wciągają, normalnie. Ale to by odciążyło, że te z górki nie spływało. Ta górka spływa i się tu kupuje na dole. No tak naprawdę. Tak, Panie Przewodnicząca, Panie Wójcie, Wysoka Rado, Sołtysi, zaproszeni goście. Ja mam pytanie do Państwa Rady Powiatowej. Od jakiego czasu wałkujemy sprawę ścieżki rowerowej w drodze krajowej nr 92? Państwo obiecaliście nam, że wesprzecie nas w naszych staraniach do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych. Ja mam pytanie, czy co w tym kierunku zostało poczynione? Ja odpowiem. Szanowni Państwo, w zasadzie nie wiem, czy mogę publicznie o tym mówić, postaram się jak najdelikatniej. Z informacji, które mam i z rozmów również z posłami, wygląda to mniej więcej tak, że no, każdy ma jakąś paletę i samorządowcy i posłowie, każdy mieszkańcy przede wszystkim, no bo w imieniu mieszkańców ma paletę jakichś zadań, życzeń, pilnych spraw do realizacji. I z tego co wiem, no, są zbierane te informacje, ile tego jest pilnych takich poważnych spraw z drogi krajowej. No i każdy pojedzie ze swoją reprezentacją i w ciągu tej kadencji będzie, no chciał, żeby mu to było zrealizowane, tak? Natomiast czy to będzie w pierwszym czy piątym roku, chcielibyśmy, żeby to było w tej kadencji i samorządu i parlamentu. Natomiast rozmawiałem z panem posłem Hoffmanem, on mówi, że no, trzeba poczekać, aż zbiorą w Poznaniu po prostu wszystkie, cały koncert życzeń, delikatnie mówiąc, co do dróg krajowych, na jakich odcinkach, jakie to jest zagrożenie i wtedy będą realizowane i dopóki całego tego nie zgromadzą tych wszystkich zadań na całą kadencję, to nie będzie szczególnej odpowiedzi też, kiedy to będzie realizowane i jakie to będą pieniądze, tak? To podobnie jak jest z obwodnicą, powiem Państwu, bo być może będzie pytanie, ale wyprzedzę już, tak? Z obwodnicą miasta Koła. Obwodnica miasta Koła nie może być zrealizowana z funduszu obwodnic, 100 obwodnic, ponieważ nie łączy drogi krajowej z drogą krajową. No nie łączy dlatego, że jest Warta, jest miasto Koło, nie może połączyć. Są drogi wojewódzkie, które łączą, tak? No i będzie to realizowane najprawdopodobniej na dwóch etapach z Funduszu Dróg Samorządowych i daj Boże na jakimś wyższym procencie, ponieważ no, powiat ma 50%, no a nie udźwigniemy takiego ciężaru. Być może, że to będzie wyjątkowo jakimś tam rozporządzeniem ministra, że dostaniemy na 80% te fundusze i podobnie jest tutaj, tak? Dopóki nie... Do czego dążę jeszcze? Z Funduszu Dróg Samorządowych jesteśmy w stanie też tą obwodnicę szybciej wybudować, a z programu 100 obwodnic to na 10 lat, tak? Dzisiaj jest taki rząd, ma program 100 obwodnic, tak? Za 5 lat będzie inny rząd, powie nie, odchodzimy od tego programu, budujemy 100 mostów albo, nie wiem, 100, tak, 100 jakichś rozjazdów przy dużych miastach, tak? I podobnie jest tutaj, no. Będzie zebrane, wszystkie zamówienia są zebrane, potem policzą pieniądze i potem będzie też chodzenie nad tym, żeby przypominanie się, przecież samorząd się przypomina gminny od 2014 roku. Chyba 14 pierwsze pismo, bo tak? No. Szanowni Państwo, wszystkim zależy. Nikt nie powie, że mu nie zależy na zdrowiu mieszkańców, na bezpieczeństwie, żeby można funkcjonować. Natomiast dopóki tych wszystkich potrzeb nie zbiorą, nie ustalam jakiejś kategorii, odpowiedzi takiej stuprocentowej nikt nie zostawia. Ale oczywiście no, cały czas można. Pomimo tego, że deklaracja jakaś tam w sumie była, że w 2023 roku najpóźniej będzie to budowane, tak? Taka była deklaracja ze strony... Jeśli tak długo będzie kolejne zimy? My na pewno jako powiat też nie jesteśmy w stanie tego zrobić i dalej jeszcze odnośnie tej obwodnicy też możemy powiedzieć tyle, że na przykład Fundusz Dróg Samorządowych niestety nie dołączy nam do wykupów, które należy zrobić pod tą obwodnicę, do dokumentacji i tak dalej. To są koszty, są też niebagatelne, bo sam wykup to jest około 5 milionów złotych. Można, bo no to jest kwestia wiadomo jeszcze jakaś tam lekko ruchoma, nie? Ale jest to parę hektarów ziemi. Sama dokumentacja też około 1,5 miliona złotych, nie? Także... Tak. Proszę bardzo, proszę bardzo. Właśnie. Nie ma dobrej współpracy generalnej z powiatu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych w Poznaniu. Dopominam się zjazdu.
przy reklamie jadąc z koła do Kościelca, więc jazd do komisu. No ile to lat można? Przecież pan dyrektor Zujawa nie może dojść do, po prostu do porozumienia z generalną dyrekcją. Generalna dyrekcja poznaje sobie nasze lekceważy. Mogę tyle powiedzieć. No tak, no my to rozumiemy, tylko jaki my mamy... Proszę nawiązać taką współpracę, żeby po prostu o nas też pamiętali. Bardzo byśmy sobie zawyszczyli, tak? I nie tylko w tym przypadku, natomiast to jest tak, jak mówimy, nie? My jesteśmy tą stroną, która coś oczekuje, a nie daje, nie? To jest ta różnica, nie? Punkt widzenia jest zupełnie różny po prostu. Proszę bardzo, panie wójcie, jeżeli mogę. Szanowni państwo, pani przewodnicząca, wysoka rado, osobiście szanowni państwo. No, z całym szacunkiem, obwodnica jest bardzo ważna. Ale myślę, że przede wszystkim dla mieszkańców powiatu. Natomiast my mamy większy problem. Problem to właśnie ten wspomniany tutaj, tak? Jeżeli chodzi o ścieżkę rowerową. Doskonale wiecie, pan akurat tutaj jesteście radnymi z naszej gminy i uważam, że no, pewnie nie jest właśnie tłumaczyć rząd, że oni zbierają te informacje i nie wiadomo kiedy zbiorą. Może one oni zbiorą za rok, dwa, a potem zostanie mało czasu, żeby realizować. I na dobrą sprawę nas interesuje przede wszystkim naszą gminę, mnie jako wójta i mam nadzieję, że również was powinno interesować, jaka będzie sytuacja z tą ścieżką rowerową. No, mieliśmy jakąś deklarację, ale z tej deklaracji wycofano się. Każde pismo było inne, zupełnie różniące się od siebie. Nie wiem, czy to ta sama osoba pisała, czy inne osoby, nie wiem. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że dochodzi tutaj na tej trasie na gminie Kościelec do częstych kolizji wypadków drogowych. Należałoby pewnie zapytać się policji, ile rocznie z takimi wypadkami mamy do czynienia. A jest ich sporo, są również wypadki śmiertelne. I myślę, że to powinno być priorytetem. Życie ludzkie przede wszystkim. Życie naszych mieszkańców. Oni też mają prawo do korzystania z tej drogi, a zwłaszcza rowerzyści. No teraz wiemy, że duży nacisk na zdrowie, na kondycję starszych ludzi w średnim wieku kładzie się, no ale również i młodych. I należałoby im coś zaoferować. No, no wspaniała sprawa, ja już podkreślałem, z powiatem, tak? No budujemy ścieżki rowerowe, prawda? I jest to z myślą o naszych mieszkańcach, o bezpieczeństwie. Dlatego zwracamy się z prośbą do wszystkich, ktokolwiek mógłby nam pomóc, aby zwracać się, sygnalizować ten problem do generalnej dyrekcji, żeby oni no przyjrzeli na oczy i zobaczyli, że to jest ważne. Dużo przecież mamy takich sytuacji, że mamy drogę, bezpieczeństwo, pozyskujemy środki na dane drogi, no i jest to uzależnione od tego, jak wygląda łączniki te drogi. Czy ona jest droga powiązana gminna z powiatową, czy jeszcze z wojewódzką, czy z krajową. I za to są punkty. A my tu robimy drogi, tak, razem z powiatem, fajna sprawa. Natomiast generalna dyrekcja, czy tam, oni chyba jakieś mają swoje prawa. Ich to nie interesuje. Nie wiem, ja odnoszę wrażenie, że bezpieczeństwo ich nie interesuje. Że interesuje ich tylko pewna pula pieniędzy, którą należy wydać według jakiegoś klucza czy schematu. No bo tak dzisiaj to zostało powiedziane. No a tak przecież być nie powinno. Nie powinno być, że mamy jakiś klucz i będziemy. A bezpieczeństwo gdzie jest? No proszę wykazać, tak, że jest tak czy tak. My przede wszystkim dbamy o i powinniśmy dbać o naszych mieszkańców. O to, żeby czuli się bezpiecznie jadąc dookoła, czy jadąc po prostu po tej trasie. I to jest dla nas najważniejsze. I pytanie padło rzeczywiście bardzo ważne, bo my coś robimy, nasza gmina coś robi. Pytanie proste, czy powiat wystosował pismo do generalnej dyrekcji popierając nas? Czy wystosował poseł? My pisząc napisaliśmy do wiadomości poseł na Sejm RP. Napisaliśmy starostwo powiatowe. Zawsze było tak, że te pisma szły dalej, że było jakieś poparcie. Czy poszło jakieś pismo? Chodziło o pytanie wcześniejsze.
tak? Czy jesteśmy sami w tej walce, czy, no, że tak powiem, walce, bo to faktycznie tak to chyba trzeba nazwać w tej chwili, inaczej nie można. Czy ewentualnie możemy liczyć na jakąś pomoc, że to takie pismo zostanie skierowane, bo wiadomo, że to jest po budżecie, niekoniecznie musiało być to zrobione, może w najbliższym czasie będzie, ale o to zabiegamy i bardzo serdecznie wszystkich o to prosimy, a zwłaszcza Was radnych, których to dotyczy bezpośrednio. Dziękuję bardzo. To ja króciutko tylko odpowiem, Szanowni Państwo, oczywiście, że nas to interesuje i pisma są ważne, możemy też je pisać i tak dalej, ale to podobnie jest jak z innymi sprawami, jak nie ma pewności, że dostaniemy, to my tych pism piszemy od 2015 roku i nic z tego nie wynika. Dwukrotnie byliśmy na rozmowach w Poznaniu, w tej i w innych sprawach. Raz byliśmy, pan starosta był osobiście w generalnej dyrekcji, rozmawiał na tym temacie i sprzed miesiąca rozmowa, najdalej półtorej, była również w tym temacie z posłami, natomiast no, każdy odpowiada tak, jak mówiłem. Być może, że nie wyraziłem się zbyt klarownie. Jeśli każdy wie, że wolumen zamówienia, bezpieczeństwo jest ważne i oni się kierują też tym. No, Szanowni Państwo, my mówimy o jednym wypadku śmiertelnym w roku, bo ja też to podnosiłem. Natomiast w Poznaniu mają odcinki, w Poznaniu mają dane z odcinków w województwie, żeby tak było, że nie w Poznaniu, że nie w mieście Poznaniu, gdzie jest raz w tygodniu wypadek. No to każdy patrzy przez własny pryzmat, tak? U nas są wypadki, no są wypadki, zdarza się raz na kwartał, raz na miesiąc wypadek, raz do roku śmiertelne, oby nie było, tam mają raz w tygodniu, tak? I to są takie odcinki. I Szanowni Państwo, my na argumenty oczywiście też się wpieramy i mówimy, że jest szkoła, że jest miasto, że jest, nie ma PKS-u, że ludzie dojeżdżają rowerami. Wszystko to jest ważne, no ale dopóki to nie jest nasza droga, to my możemy jeździć prosić. I jak będzie już potrzeba, to nawet zrobimy spotkanie u nas, jeśli ktoś będzie chciał przyjechać z posłów i z samorządów i taką konferencję i pokażemy na miejscu to. Ale no, dopiero się kadencja zaczyna. No, nie jesteśmy w stanie wszystkiego też, że tak powiem, załatwić, to jest inne słowo. O wszystko zabiegać w jednym czasie. Chciałbym, żeby to było do 2022, tak jak chyba zapewniano 4 czy 5 lat temu. Nie od nas to zależy. Szanowni Państwo, powiem krótko. Jesteśmy na takiej pozycji, że możemy grzecznie prosić się ubiegać, a nie żądać. Podobnie jak gmina Kościelskie zbudowała w Dąbrowicach Starych drogę, wyjazd od pana Kucharskiego. Ostatnie 15 metrów musieliśmy zostawić z kamienia, bo nie pozwolono nam asfaltem utwardzić ze względów bezpieczeństwa. No, no to taka jest pozycja samorządu lokalnego. No i do tej pory, Szanowni Państwo, wielu ludzi o to jest zdziwionych, a dobrze wiemy, że nie mamy zgody na takie rzeczy. Tak? Podobnie tutaj, nie jest zainteresowanych rozwiązaniem, bo dla nich to rozwiązanie to jest zakłócenie bezpieczeństwa, bo ktoś nagle na łuku będzie wyjeżdżał, tak? I przy wypadku ktoś odpowiada, czyli właściciel drogi za to. My możemy sobie twierdzić, że tam jest wygodnie, fajnie wyjazd przy tym idealu, ale on jest naprawdę niebezpieczny, bo się podwójna ciągła, jest łuk i wyjeżdżają, bo wyjeżdżają, dopóki nie. Ale przy wypadku śmiertelnym to już jest wniosek do Komisji Bezpieczeństwa o podwójną ciągłą, dziękuję, nie ma. I tak to wygląda. No, ale to w drugą stronę będzie działało. Jeśli będzie bardziej uczęszczane, pani radna, i będzie wypadek, no to wtedy będzie wniosek do Komisji o podwójną ciągłą i zakaz wyjazdu. On jest, ale nie jest najszczęśliwszym, nie jest w najszczęśliwszym miejscu ten wniosek. Także, Szanowni Państwo, wszyscy mają roszczenia. Jak jedziemy od ulicy Opałki, od ronda w stronę dworca, radni miejsce, żeby co ileś metrów powodować przejścia dla pieszych. Ale te przejścia dla pieszych są za zakrętami, za łukami. Przepis mówi, że co ileś set metrów musi być. No to nie jest tak, że z bloku przyjdzie mi delegacja, powie, ja tu z bezpieczeństwem i proszę mi zrobić przejście. No, Szanowni Państwo, my stoimy przed wieloma takimi rzeczami, natomiast nie wszystkie nie jesteśmy spełnić. I wszystkie, niektóre ze względów na przepisy prawa, inne dlatego, że po prostu możemy chodzić, grzecznie pytać, jak się uda, to będziemy wdzięczni, ale nie jesteśmy w stanie zmusić generalną, żeby nam to zrobiła.
Tak jak mówię. Jeszcze jak mogę. Przecież pan dyrektor zarządu powiatowego nawiązał współpracę z generalną dyrekcją, żeby skończyli 20 metrów chodnika. 90 lat czekaliśmy za chodnikiem na przejściu szpitala. Doczekaliśmy się. A 10 metrów, no 10-20 metrów to jest w sumie. No nie mogło, że generalna dyrekcja dojść do porozumienia z zarządem powiatowym w kole, żeby nie dokończyć tego chodnika. Szanowni Państwo, żeby zagranować sytuację, proszę zerknąć na trasie Poznań-Warszawa, ile zajazdów, czyli działalności gospodarczych zostało zlikwidowanych, że jest niemal lewo prawo skrętu. No nie ma, jest po prostu, czasami nawet jest rampa, że nie można w żadną stronę wyjechać, tak? Autostrada autostradą, proszę zobaczyć, co się w Dąbrowicach stało, co jest na Chojnach, są podwójne ciągłe, są rampy, są wyspy, nie można skręcić, koniec, nikogo to nie interesuje. No taki jest... Nasz wpływ niestety na to jest, jak się okazuje, żaden, tak? Bo my też byśmy sobie życzyli, żeby tak jak tutaj pani Radna już podnosi krotnie razy, tak, na jeden chodnik i tak dalej. Też chcielibyśmy, to nie są wielkie kroki, chcielibyśmy, żeby to z głowy nie byłoby tematu. Pani byłaby zadowolona, mieszkańcy byliby zadowoleni. My byśmy mieli poniekąd nawet to młodzież, która chodzi do szkoły, do numer 2. No to co, kończy się chodnik i gdzie mają? No tak, pani właśnie, jako ojciec małych dzieci powiem pani tak, moje dziecko chodzi do Kościelca, i tam w Straszkowie pyta się mnie, kiedy będzie mógł rowerem jeździć do babci. No nie będzie jeździł, dopóki nie będzie ścieżki. No ja też to rozumiem. Możemy się wspierać, możemy, natomiast to nie zależy to od nas. A gdyby to od nas zależało, ale jesteśmy tak, panie wójcie, jesteśmy tak samo jak gmina na dalej. Czy na pewno, jeżeli chodzi o kwestię poparcia jakiegoś tam, jakimś pismem i tak dalej, nie ma żadnego kłopotu. Możemy, nie wiem, gdzieś tam przypominać, bo chyba jest, to była kwestia umowna, czy to jest dokument na, to z tej deklaracji, która tam 2022 czy 2023, więc tam jak najbardziej o tym można wspomnieć. Tak, natomiast no, co będzie, no co tutaj dużo mówić, tak? Na pewno ja nie wiem, bo gdzieś tam chyba o tym czytałem, że faktycznie kwestia tego bezpieczeństwa jest tutaj bardzo mocno jakby uzasadniona, nie? I no, kurczę, no co tutaj dużo mówić, tak? Wiemy doskonale, że ten chodnik jest wręcz konieczny, bo bardzo dużo osób tutaj chętnie, no powiedzmy, czy to turystycznie, czy nawet nie turystycznie, ale to jakby faktycznie się poruszało tą drogą, jest to utrudnione, no ale co mamy zrobić? Proszę zwrócić uwagę, że to jest droga krajowa. Dokładnie. I my zaczęliśmy właśnie od tego, tak to pan starosta zresztą tutaj powiedział, od łagodnych uśmiechów, od grzecznego pytania się i tak dalej. Ale przychodzi czas, w którym, no, jeżeli nie otrzymujemy konkretnych odpowiedzi, że jest to możliwe, tak jak to było w roku tam, no, kilka lat temu, tak, teraz okazało się w pewnym momencie, że w projekcie tej ścieżki w ogóle nie ma, nikt o tym nie myśli. Więc jeżeli podnosimy jakieś tematy, no zresztą sam pan radny tutaj pamięta, chodzi o kolce mostowe, na jednym zebraniu chodziło o wykonanie chodnika. No bo był problem, ale tu proszę zwrócić uwagę pani radny, że tutaj jest droga 92 i nasi mieszkańcy dojeżdżają, wyjeżdżają ze wszystkich miejscowości i wjeżdżają na tą drogę po prostu, włączają się do ruchu niebezpiecznego. A już nie mówię o rowerzystach, którzy no, poniesie śmierć po prostu na tej drodze. I my mamy, tak jak pan starosta mówi, grzecznie się pytać w tej chwili. Pisma nic nie pomogą, żadne interpelacje, a ja wam powiem, pomogą. Pomogą. Mieliśmy taki przypadek, dzisiaj na sesji jeszcze ja tę kwestię poruszę. Nasz pan radny Ziętek zresztą tutaj no, fajnie wymyślił sprawę dotyczącą no, poparcia społeczeństwa w sprawie oczyszczania cieków wodnych. I przyszło pismo. Przyszło, bo zrobiliśmy odpowiednią akcję poparcia całych mieszkańców i chwała tutaj panu radnemu na przykład, który i nie tylko on zresztą zdaje sobie sprawę z tego, że jednak jeżeli wystąpimy, jeżeli będziemy razem działać, jeżeli nie będziemy tych ludzi usprawiedliwiać, bo proszę naprawdę nie róbcie tego, że wy będziecie usprawiedliwiać tych ludzi, że nie mamy ścieżki rowerowej na terenie gminy Kościelec. Bo ja rozumiem, że bezpieczeństwo w kole jest ważne, bo nasi mieszkańcy też jeżdżą, że obwodnica jest ważna, ale najważniejsze dla nas jest ścieżka rowerowa. I takie spychanie tego no, przez was, no to już jest nie na miejscu. Ja rozumiem, że generalna dyrekcja może powiedzieć nie, czy coś takiego, ale my właśnie już grzecznie chyba nie będziemy tutaj pisać i działać w tym kierunku, tylko będziemy musieli podjąć jakieś większe działanie.
No proszę nas zrozumieć. No wy jesteście też mieszkańcami, jak coś się źle dzieje, to przychodzicie, no i chodzi o to, żeby zapobiec pewnym sytuacjom. No, wspomniany przeze mnie przykład. I tu musimy w tym kierunku po prostu działać. Zresztą sami wiecie, jeszcze raz podkreślam i będę się powtarzał, że fajna rzecz, którą wspólnie robimy z powiatem, to są ścieżki rowerowe. I po co je robimy? Na bezpieczeństwo. Proste. Prawda? Dla bezpieczeństwa. Tak. I proszę nie usprawiedliwiać Generalnej Dyrekcji Dróg czy rządu, który aktualnie jest, który rozmyśla teraz, co zrobić. Jeszcze może będzie myślał 2 lata i nic z tego nie będzie. No bo tak to z tego wynika. A my cierpliwie będziemy czekać, będziemy grzeczni i będziemy pisma tylko pisać. Uważam, że coś powinniśmy podjąć dalej, jakieś działania. Dziękuję. Mam zaprosić pana sekretarza. Mamy okazję. Ja tylko wyjaśnię bardzo słusznie, co pan wójt powiedział, natomiast proszę pamiętać, że to tak jakbym pana wójta zapytał, czy dla jednej wioski będzie robił. No owszem, każdy sołtys będzie robił dla jednej wioski, ale wójt musi być dla wszystkich. Tak samo w powiecie, my jesteśmy oczywiście gminy Kościelec, gminy koło reprezentantami. Natomiast szanowni państwo, to co dzieje się w kole na ulicy Opałki, w stronę zakładów przemysłowych, tam nie idzie wyjechać, za chwilę nie będzie można wyjechać. Ja podam państwu statystyki. Miesięcznie rejestruje się średnio około 1000 aut, a wyrejestruje 200. W miesiącu styczniu zarejestrowano 3000 aut. Te auta jeżdżą oczywiście po powiecie i wszyscy przyjeżdżają do miasta Koła. Więc mówienie o obwodnicy, że to jest no, przede wszystkim dla miasta Koła, bo często tak ludzie mówią. Otóż, szanowni państwo, mieszkańcy miasta Koła najczęściej chodzą pieszo, a do miasta Koła przyjeżdżają mieszkańcy powiatu. I za chwilę to będzie tak, że będziemy w małym mieście Kole po 40 minut czy godzinę stali w korku. Bo już takie chodzą historie, że jak przychodzi piątek czy sobota przed wolną niedzielą, to wszyscy się śmieją, że idzie koniec świata, tak? Bo jest od ratusza do starostwa. Przepraszam bardzo, ja wejdę w słowo. Przepraszam, bo nikt tego nie robi. Czy jest jakiś związek między środkami, które pójdą na obwodnicę, a środkami na Krajową Dyrekcję Dróg? Nie ma. Nie ma. Ale to co o tym mówimy? Przecież to jest oczywiste, że... Ale pan wójt powiedział, że musimy dbać o ten. Dbamy. Jak każdy, ale panie wójcie, jako starosta, wicestarosta Kolski, owszem, jestem reprezentantem z gminy Kościelec i z gminy Koło, ale muszę dbać o powiat. No takie jest moje zadanie. Szanowni państwo, czy się ktoś obrazi, czy nie. Mówienie, że dla nas jest ważne dla nas ścieżka. Natomiast my musimy myśleć o wielu zadaniach, tak? Tak to wygląda. Szanowni państwo, przede wszystkim jest taka sytuacja, że tak jak pan wójt podkreślił, to nie są nasze środki, my jak najbardziej będziemy o to zabiegać, będziemy pisać i ja powiem więcej, jeżeli to pomoże, mam nadzieję, że w jakiś sposób pomoże, to myślę, że jestem zmobilizować wszystkich najmniej radnych powiatu, żeby też się podpisali i do Generalnej Dyrekcji takie pismo też poszło od całej Rady Powiatu. Tak. Dziękuję bardzo. To jest naprawdę, panie przewodniczący, dziękuję za te słowa. Mówię za dużą część Rady Powiatu, myślę, że jestem w stanie zmobilizować wszystkich. Tak? Jak nie patrzę. Dziękuję bardzo. Kto z państwa chce zająć głos? Proszę bardzo. Panie przewodniczący, panie wójcie, państwo radni, sołtysi, zaproszeni goście. Panie wicestarosto, panie przewodniczący, tutaj pan wójt dziękował mnie, ja dziękuję jemu, ale przede wszystkim się należą podziękowania państwom sołtysom i sołtyskom, a przede wszystkim mieszkańców naszej gminy, że podpisali te pisma. Tak, dostaliśmy pismo od Państwowych Wodów Polskich. W ubiegłym miesiącu żeśmy wysłali takie pismo, dosyć szybko przyszła odpowiedź. Prawda, te Wody Polskie nie piszą tutaj dokładnie, ale nieoficjalnie się dowiedziałem tutaj od pana wicestarosty, że tego jednak te prace przyspieszą i będą dosyć szybko kontynuowane. Także jeszcze raz dziękuję tutaj panu wójtowi, panu wicestaroście, panu przewodniczącemu, bo to na jego ręce to pismo złożyłem, żeście tą inicjatywę poparli. No i że osiągnęła szczęśliwy finał. Także jeszcze raz dziękuję. Ja tylko tytułem wyjaśnienia, na odcinku Łęka jest konserwacja wynikająca z umowy z McDonaldem, który musi konserwować, ponieważ zrzuca tam wody opadowe, ścieki do Kiełbaski i na tym odcinku była konserwacja. Natomiast no, przewidywano w 2021, udało się, że będzie to realizowane na całym odcinku w gminie Kościelec w roku 2020. Jak zostaną oszczędności, podkreślam, jak zostaną oszczędności z tego przetargu czy z innych, to być może jeszcze będzie mała Kiełbaska i Teleszyna robiona, ale to jest tylko przyszłe.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, jeszcze raz się zwrócę do radnych powiatowych, a szczególnie do pana wicestaroszty. Są problemy, ale są również podziękowania. Za to lustro, przez ten telefon, szybka reakcja, skrzyżowanie zakładowe z Straszkowską, z ulicą Lipową, zjazd na autostradę. Dziękuję. Jeszcze może jedno pytanie. W ubiegłym roku był powiatowy dzień sołtysa. Czy w tym roku będzie? Tak, chciałem na koniec dodać. Pan sołtys, który się przypominał, że to zapisałem na notatkach. Szanowni Państwo, oczywiście 11 marca przypada. Będzie to w technikum w Kościelcu. Myślę, że to jest najlepsze miejsce, bo jest duża ilość parkingu i jest aula. Prawdopodobnie będzie do 15 marca, ale zaproszenia przyjdą do Państwa, tak? Prawdopodobnie, bo ustalany jest harmonogram. Kto z Państwa radnych jeszcze ma pytanie? Ja jeszcze może. Proszę bardzo. Ja jeszcze w nawiązaniu właśnie do współpracy z Generalną Dyrekcją. U nas w Straszkowie jest zjazd, który jest bardzo wąski od strony Kościelca. Nie można skręcić, jeżeli wyjeżdża samochód ze Straszkowa. Zwróciłam i jednocześnie była bardzo zniszczona serwisówka. Zwróciłam się z pismem do Generalnej Dyrekcji poprzez Urząd Gminy oczywiście. Mieszkańcy podpisali ten wniosek, to jest 100 podpisów było. I proszę Państwa, o dziwo, co robią? Już zaczęli robić, że tak powiem. Odpowiedź pozytywna. Kto z Państwa radnych jeszcze na pytanie do pana radnych powiatowych? Czy z Państwa radnych ma jeszcze pytania? Nie. Bardzo proszę teraz panów sołtysów, panowie, proszę o zadawanie pytań. Panom radnym, panu komu. Proszę bardzo, panowie sołtysi. Nie ma. Nikt nie ma pytania? Państwo radni jeszcze chcą coś powiedzieć odnośnie tutaj na tej sesji, należy jeszcze przekazać? No wierzymy, że w końcu ta ścieżka powstanie, natomiast chcielibyśmy, tak jak pan wójt mówi, żeby to w ciągu 2 lat powstało. Byłoby idealnie. Jeśli się uda w tej kadencji, to będziemy wszyscy szczęśliwi, bo każdy z nas pewnie, czy kogoś ma z rodziny, to będzie nią uczęszczał. Miejmy nadzieję, tego się trzymajmy. No dokładnie, proszę Państwa. Jest to marzenie wielu osób. Proszę bardzo. Panie starosto i panie przewodniczący rady. Wypowiedzieliście nam nieodpłatny punkt porad radnych dla mieszkańców, ale nie otrzymaliśmy teraz rzeczywiście, gdzie ten punkt się znajduje w starostwie. Poproszę o informację, bo ja muszę przekazać mieszkańcom, gdzie oni nie muszą krążyć w tam starostwie, żeby widzieli i dokładnie, który numer tam pokoju jest, w ogóle kto przyjmuje, w jakie dni. O taką informację proszę, bo ja chcę rozwijać informację na radnicę. A może pan starosta wrócił jednak i ten punkt będzie w Kościelcu. Właśnie to zależy od przetargu. No tak, ale no 66 tysięcy różnicy, no to zdrowie mieszkańców chyba więcej kosztuje, tym bardziej, że nie mamy ścieżki rowerowej. Tak. Jak mamy jeździć? Jeśli mogę trzech zdaniach, to opowiem Państwu, ale będzie to z uśmiechem na ustach, a nie z złością. Jest taka instytucja, powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego. Wszyscy myślą, że to jest powiatowe, a to działa tylko na powiecie, a pod nas nie podlega. I każdy, kto ma problem z powiatowym inspektoratem nadzoru budowlanego, przychodzi do starosty, żeby mu starosta pomógł. Ale to podlega pod wojewodę, tak? To tylko się nazywa powiatowe. Jest coś takiego jak policja, tak? Jest powiatowe? Jest powiatowe, ale ono podlega pod wojewodę, tak? Są usługi prawne, ale to jest zadanie wojewody i my tylko na to zadanie dostajemy pieniądze i musimy to zrobić. Skarb Państwa posiada ileś jeszcze hektarów na terenie powiatu i to nie jest nasze zadanie. My mamy po prostu zlecone i musimy to zrobić. Powiem więcej, tak? Szpital, wszystkim się wydaje, że to jest zadanie powiatu. A mamy wyrok Trybunału z listopada 2018, że powiaty, czyli samorządy, ogólnie nie powinny płacić za długi, tak? My jesteśmy jednostką założycielską. Zakładamy to i oczywiście nie uchylamy się, wspieramy jak możemy. Szanowni Państwo, samorządy
wszystkie, które mają szpitale, robią co mogą na miarę swoich możliwości. Natomiast nie jest to nasze zadanie, jak pada z wielu ust, tak? My jesteśmy jednostką założycielską, tak? I podobnie jest z tymi poradami prawnymi. To nie jest nasze zadanie. Ustawodawca nam przekazuje pieniądze, proszę zagospodarować. Jeśli były błędy, przyznajemy się do niektórych, tak? Postaramy się na przyszłość to poprawić. Ale w tym roku już niestety musi tak zostać. Bo nie możemy dołożyć 60 tysięcy z własnych środków do wielu zadań, które do nas nie należą. Także coś, co się nazywa powiatowe, to nie zawsze jest za to powiat odpowiedzialny. Mam nadzieję, że tak to obrazowałem. Za szpital powiat nie jest odpowiedzialny. Szpital, czyje jest zadanie właściwie? Zadanie państwa. Zgodnie z wyrokiem Trybunału listopada 2019. To znaczy, że państwo tutaj narzuca, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. To zdaniem Trybunału tak. Proszę sobie przeczytać wyrok ostatni. Wybór dyrektora i personelu szpitala i tak dalej, to należy do państwa. Powiem tak, zarządzamy tym w taki sposób, jaki ustawodawca nie może wszędzie w terenie zrobić, tak? No to tak samo jak ale proszę, szkoły też nie należą do nas, bo my tylko subwencje przyjmujemy i zostawiamy to wszystko. Nas to nie interesuje. Niech się pali, niech się pali. Ale zgodnie z wyrokiem Trybunału, Szanowni Państwo, my jesteśmy jednostką założycielską, tak? Nieodpowiedzialną za szpital, tylko założycielską. Zakładamy, no bo ktoś musi przekazać, założyć i tak dalej. Tak? To jest tylko wyrok Trybunału, natomiast, rzeczywistość jest zupełnie inna. Natomiast no, w rzeczywistości, zgodnie z tym wyrokiem Trybunału, dzisiaj samorządy nie powinny pokrywać strat szpitali, tak? Nie powinny pokrywać. Czyli albo mają postawić stan likwidacji, albo państwo musi dać na tą stratę pieniądze. My jesteśmy jednostką założycielską, tak? Tak to wygląda. No, nie będę już mówił o innych sprawach, ale tak to wygląda. I powiem więcej, no to światy tak samo jest, podobnie. Część subwencji, którą mamy, 40 milionów, jest na nasze szkoły, ale 16 jest na szkoły, które przyjeżdżają sobie gdzieś tam z Sosnowca. My nadzorujemy, Szanowni Państwo. Ustawodawca wymyślił taki przepis, w którym my z góry musimy 16 milionów wcześniej zapłacić, a rok później go dostaniemy. To panowie by powinno być dokładnie. W tym roku tam jest po prostu suma VAT, którą trzeba zrobić i mamy na oświatę 56 milionów, 40 jest dla nas, 16 idzie na szkołę, która jest z Sosnowca, przyjeżdża, kształci dorosłych, kształci ich w tysiącach. My nie mamy na to wpływu, a zgodnie z ustawodawcą musimy rok wcześniej mu zapłacić. Czyli to, zaciągnąć kredyt 16 milionów i przekazać? To tak to wygląda, Szanowni Państwo. I też powiat jest za to odpowiedzialny. Jest odpowiedzialny przy przekazaniu środków, tak? No, czyli państwo powinno znaleźć pieniądze. Dokładnie. Z tego wynika, że gospodarnie to robią, że nie dbają o ludzi i no, tak się dzieje w takim razie. Tak niestety jest. Z takich jeszcze ewentualnie, też może troszkę nowości, w nazwie też powiatowy, dla mnie Sanepid, tak jak nawet mamy tutaj Łaskole, też już chyba z 1 kwietnia przechodzi pod zarząd wojewody. Już nawet chyba w nazwie nie będzie, że jest powiatowy, przechodzi pod wojewody. Wiele z tych służb. My po prostu tylko wystawiamy opinię, czy dana, na danej placówce zatwierdzić kierownika jednostki, czy rozpisać konkurs, a dalej tam się rządzą swoimi prawami. Przekazujemy środki, możemy je skontrolować w imieniu, możemy wezwać NIK, możemy zrobić takie rzeczy. Także my nie wszystko jesteśmy, Szanowni Państwo, a z Inspektoratem Nadzoru Budowlanego to proszę do nas nie przychodzić, bo to nie da. To my mamy problem z Inspektoratem, bo też nam nie każe budynków wyburzyć. Tak. Mamy budynek przy szkole, Szanowni Państwo, który zagraża 400 uczniom, jest w strefie konserwatorskiej. Kompletna ruina, musimy go ogrodzić, to jest ten przy ekonomiku. Konserwator nie pozwala nam, proszę, remontować. Konserwator to niczego nie pozwala, proszę pana, nawet dołu zakopać. Żeby nie było śmieci, żeby miasto nam nie było śmieci na nasz teren, to my musimy pilnować. I jak rzecznik? I konserwatora nie widzę, ale nagle jak jest złożony porządek, to pan konserwator przyjeżdża i mówi, to jest zabytek. Tak? Mówię, to jest zabytek. No dziękuję, nie, ale czy ktoś ma jeszcze jakieś konkretne pytania? Nie. Z państwa radnych są tych, co nie ma. Nie. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt piąty porządku obrad. I przystępujemy do szóstego punktu porządku obrad. Informacja działalności wójta gminy Kościele w okresie międzysesyjnym. Proszę pana wójta o przedstawienie informacji. Państwo, w okresie międzysesyjnym
zaznaczowano odrosty drzew i krzewów w pasach dróg gminnych, w obrębach Dobrów, Dąbrowice Częściowe oraz dalsze Koble. Prosiłem tak, wszystkich Państwa, jeżeli jest to możliwe, żeby zgłaszać tutaj te miejsca, w których rosną krzewy, które przeszkadzają w ruchu drogowym. Dopóki jest czas, gdzie no, nasi ludzie mogą po prostu mieć więcej czasu, żeby wykonywać takie prace. Niebawem będzie wiosna, będzie jeszcze więcej. Będziecie Państwo dość długo czekać, aż pewne prace zostaną wykonane. W lutym przygotowano i wydano 19 decyzji o zajęciu pasa drogowego i umieszczeniu urządzeń w granicach pasa drogowego. Przygotowano i wydano 11 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Obecnie prowadzone jest postępowanie administracyjne celem wydania kolejnych 6 decyzji o warunkach zabudowy. Prowadzone jest postępowanie administracyjne celem wydania 2 decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. Na bieżąco wydawane są zaświadczenia o przeznaczeniu działek w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kościelec, w tym wypisy i wyrysy z obowiązujących planów miejscowych. Trwają czynności związane z przygotowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Kościelec oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Dobrów i Dalisze. W trakcie wyłożenia do publicznego gruntu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębie Dobrów i Dalisze wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wpłynęła jedna uwaga Stowarzyszenia Ochrony Środowiska i Przyrody Złowy Górskiego obszaru chronionego krajobrazu z Daliszewa. Uwagi do planu można było składać do dnia 19 lutego. Wydano decyzję dla przedsięwzięcia pod nazwą zabudowa mieszkaniowa wraz z towarzyszącą infrastrukturą budowa domów jednorodzinnych w miejscowości Trzęsień Mały, gmina Kościelec, powiat polski. Wydano decyzję dla przedsięwzięcia pod nazwą budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji w miejscowości Białków Górny, gmina Kościelec. W dniu 18 lutego podpisano umowę z Województwem Ministrem Ochrony Środowiska i Gospodarczą Wodną w Wodnej w Poznaniu w sprawie otrzymania dofinansowania na odbiór azbestu z terenu gminy Kościelec. A więc, Szanowni Państwo, teraz przygotowujemy, jesteśmy na etapie składania ofert, tak, postąpiło składanie ofert, celem wyłonienia firmy, żeby ten proces dobrze funkcjonował. W miesiącu lutym trwa przyjmowanie wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Wnioski przyjmowane będą do 2 marca 2020 roku. Złożono ponownie wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Sprawiedliwości na wyposażenie dla OSP w kwocie 3064,40 zł. Przesłano wniosek o płatność w ramach projektu Kubuś Puchaty, Przyjaciele. Przesłano wniosek o płatność końcową w ramach projektu Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przeszkolnego w Kościelcu. Rozpoczęto procedurę składania wniosku na dofinansowanie zakupu samochodu dla osób niepełnosprawnych do PCPR. Rozpoczęto pierwsze spotkanie w ramach projektu Cyfrowa Wielkopolska, w którym seniorzy, osoby powyżej 65 roku życia oczywiście, nabędą umiejętności posługiwania się komputerem i innymi urządzeniami elektronicznymi. Podpisano umowę zakupu wyposażenia dla szkół w ramach projektu Szachmat Rozwój Edukacji w gminie Kościelec. W dniach 8 i 9 lutego 2020 roku na hali sportowej w Kościelcu odbył się 17 gminny halowy turniej piłki nożnej o Puchar Wójta gminy Kościelec. Turniej jak co roku rozegrany został w 2 kategoriach wiekowych. W kategorii juniorów, do którego zgłosiło się 6 drużyn oraz w kategorii seniorów, w której uczestniczyło 8 drużyn. Wynik końcowy rozgrywek juniorów przedstawia się następująco. Pierwsze miejsce Kościelec, drugie Dobrów, trzecie miejsce Trzęśniew Mały. Najlepszym strzelcem w kategorii juniorów okazał się Szymon Wawrzyniak, a najlepszym bramkarzem został Wiktor Wielka. Wynik końcowy rozgrywek seniorów to pierwsze miejsce Różków pierwszy, drugie Trzęśniew Mały, trzecie Kościelec. Tytuł Króla Strzelców turnieju w kategorii seniorów zdobył Krystian Gaj, a najlepszym bramkarzem został Kamil Kujaba. Na zakończenie wszystkie drużyny uczestniczące w turnieju otrzymały dyplomy oraz nagrody.
Natomiast za trzy najlepsze miejsca w poszczególnych kategoriach wręczono puchary i nagrody rzeczowe ufundowane przez wójta gminy Kościelec. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I coś Państwa chce zabrać głos odnośnie przedstawionego i przedstawionej informacji? Tak. Państwo radni? Nie. No, właśnie można zabierać po prostu głos w punkcie interpelacji za pytanie rady. Dziękuję bardzo, że mieliście po prostu Państwa zabieranie głosu. Zamykam punkt 6 porządku obrad. Otwieram punkt 7 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nas ulic miejscowości Dobrów gmina Kościelec. Szanowni Państwo, przed odczytaniem projektu uchwały chciałabym przekazać kilka wprowadzających informacji. W dniu 18 stycznia 2019 roku radna Iwona Franś wystąpiła do Pana Burta Kościele z wnioskiem o wdrożenie do budżetu na 2019 rok kosztów nadania nazwy ulicy miejscowości Dobrów, uzasadniając powyższe tym, że na działkach w Dobrowie planuje bałagan w numerach domów i że w razie potrzeby pogotowia ratunkowego, straży pożarnej czy policji nie będzie mogła ona dotrzeć bardzo szybko z pomocą. Odpowiadając na wniosek, Pan Wójt poinformował, że zostanie przedłożony Radzie Gminy projekt uchwały o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. W dniu 28 marca 2019 roku Rada Gminy podjęła uchwałę nr 6/37/19 w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Dobrów w sprawie nadania ulic Dolnie, którą mieszkańcy mieli się wypowiedzieć, czy są za wprowadzeniem ulic, czy też nie. Przeprowadzono konsultacje. Protokół z posiedzenia zespołu do spraw konsultacji z 9 czerwca 2019 roku wskazywa, że na 584 mieszkańców upoważnionych osób konsultacji uczestniczyło 403 osoby. Oddano głosów ogółem 271, z tego 135 osób powiedziało, że za prowadzeniem nas ulic, 129 osób było przeciw, 7 wstrzymało się od głosu. W dniu 8 lipca 2019 roku wójt gminy zwrócił się z prośbą o zgłaszanie propozycji nas ulic. Przedstawił mapę, na której drogi wyróżnione zostały kolorami i ponumerowane. Prosił, aby propozycje nas dla poszczególnych numerów dróg składać do sołtysa bądź urzędzie gminy w Kościelcu w terminie do dnia 31 października 2019 roku. Ilość dróg na mapie 29. Tym samym ogłaszając możliwość składania propozycji nazwy ulic, Pan Wójt dał możliwość wypowiedzenia się mieszkańcom, a składane propozycje miały pomóc w przygotowaniu projektu uchwały, a w późniejszym podjęciu ostatecznej decyzji przez Radę. Złożono pisemną propozycję przez mieszkankę Dobrową, propozycja na drogę, nazwy na drogę numer 6, pisemną propozycję przekazaną elektronicznie przez mieszkankę Dobrowa, która w imieniu czcicieli świętego Bogumiła zaproponowała podział miejscowości na osiedla z propozycjami nadania nas ulic drogą umieszczonym na wskazanym przez Pana Wójcie mapie, a także gruntom użytkowanym jako drogi, ale nie wykazane w ewidencji prowadzonej przez starostę polskiego. Propozycja obejmowała także nadanie nazwy placom, skwerom. Propozycję złożono wraz z mapą i uzasadnieniem. Odręczny spis propozycji mieszkańców nadania ulic złożono do Pana Sołtysa, który przekazał do Urzędu Gminy. W dniu 5 grudnia 2019 roku w Dobrowie odbyło się zebranie miejskie mieszkańców Dobrowa w sprawie propozycji nazw ulic zgodnie z wyjaśnieniami. Podczas zebrania zaproponowano jedną nazwę dla dróg oznaczonych na mapie 1,27, żeby była jedna po prostu droga, żeby to połączyć, a także dla oznaczonych numerem 2 i 14. Wolą większości zebranych przyjęto propozycję na ulicy zgodnie z podjętą uchwałą.
zebrania miejskiego w sprawie wyrażenia propozycji w nazwie ulicy Dobrowa. Po zebraniu grupa mieszkańców Dobrowa, czyli po 5 grudnia, która się odbyła, 6 grudnia, 23 mieszkańców z 9 posesji mieszkających przy drodze, którym podczas zebrania przyjęto propozycję nazwy Kamę Dulską, z uwagi na ich nieobecność na zebraniu, wystąpili z pisemnym wnioskiem o zmianę tej propozycji nazwy na ulicę Parkową. Na podstawie powyższych informacji pan wójt przygotował i przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic Dobrowie, które radni otrzymali. Obejmuje on wykaz propozycji nazw przyjętych podczas zebrania, uwzględniający także wniosek mieszkańców o zmianę proponowanej na zebraniu nazwy Kamy Dulskiej na ulicę Parkową. Przedłożony przez pana wójt projekt uchwały był omawiany i pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 13 lutego 2000 bieżącego roku. Na posiedzeniu swoim zastrzeżenie zgłosiła mieszkanka Dobrowa, która złożyła swoje propozycje nazwy w imieniu czcicieli świętego Bogumiła. Już 14 lutego wyżej wymieniona mieszkanka złożyła do przewodniczącej Rady Gminy pismo z prośbą o wykreślenie z programu lutowej sesji punktu związanego z nadaniem nazwy ulicy w Dobrowie, argumentując swoją prośbę brakiem możliwości zapoznania się radnych gminy oraz mieszkańców Dobrowa z przedstawionymi przez nią projektami nazw ulic miejscowości Dobrów. Zwróciła uwagę także na to, że w projekcie nazwy ulic zebrania wiejskiego z dnia 5 grudnia wybrano 29 nazw ulic, z których nie wszystkie mają jej zadaniem status dróg gminnych. Dodatkowym motywem była prośba wskazania, że na danej ulicy miejscowości Dobrów wymaga głębszego zastanowienia się i nie byłoby dobrze, gdyby pochopnie ustalone nazwy miały spowodować, żeby radny i wójt spotkał się z zarzutem ewidentnego zaniedbania dziedzictwa narodowego poprzez nieuwzględnienie jego w nazw ulicach tej miejscowości. Pan wójt odniósł się do stawianych zarzutów związanych ze statutem dróg wskazanych w przedłożonym przez niego projekcie uchwały informacją radnych, że wszystkie grunty wskazane w projekcie uchwały posiadają status dróg publicznych. Radni otrzymali kopię dokumentacji przedłożonej przez pana wójta oraz przesłane przez mieszkankę Dobrowa. Podczas wspólnego posiedzenia Komisji Stałej Gminy 25 lutego bieżącego roku radni ponownie omówili projekt uchwały, nie wnosząc żadnych propozycji. W dniu 25 lutego mieszkanka Dobrowa złożyła adresowane do wójta gminy Kościelec do wiadomości przewodniczącego Rady Gminy Kościelec pismo zatytułowane odwołanie od projektu uchwały mające nadać nazwę ulic przedstawionego na ostatniej komisji, zawierające także prośbę o podanie pod głosowanie projektu ulic, który byłby kompromisowy względem projektu historycznego i miejskiego oraz propozycję, aby proponowanej ulicy Kamedulskiej nadać ulicę nazwę Poświętne, a proponowanej ulicy Kulko nadać nazwę ulicy Kamedulskiej. Taka propozycja projektu kompromisowego miała być odnośnie nadania nazw ulic. W dniu 26 lutego pan wójt przekazał według właściwości Rady Gminy złożone odwołanie pani pisma. Chcę powiedzieć, że zgodnie z artykułem 18 ust. 2 punkt 13 ustawy o samorządzie gminy do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie herbu gmin, nazwy ulic, placów będących drogami publicznymi lub dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, dziennik ustaw 2018 roku, pozycja 2068, a także wznoszone pomniki. Proszę pana wiceprzewodniczącego o czytanie projektu uchwały przedłożonego Radzie przez wójta. Proszę bardzo.
Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Dobrów, gmina Kościelec. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw z roku 2019 pozycja 506 ze zmianami. Rada Gminy Kościelec uchwala co następuje. Paragraf 1. Punkt 1. Drogą miejscowości Dobrów gmina Kościelec nadaje się następujące nazwy ulic. I tu pozwolę się Państwa radnych zapytać, po prostu, że tabelka jest obszerna, czy czytać całą tabelę, czy tylko liczbę porządkową i nazwę arkusza, czy całość? Nie, całość nie. To co, czytamy liczbę porządkową, nazwę i numer arkusza? Tak. Tak. Jest zgoda? Tak. Po prostu. Proszę cię. Tak. Proszę. Liczbę porządkową. Nazwę. Nazwa ulicy, liczba porządkowa 1. Ulica Błonie. Numer arkusza, nie będę powtarzał stale, ale przy ulicy już przeczytam. 5, 6. Punkt drugi. Bohaterów Dobrowa. 6, 9, 10. Trzecie. Dojazdowa. 6, 10. Czwarte. Grzybowa. 11, 12, 13. Polska. 7, 8, 11, 12, 13. Szóste. Kręta. 6. Krótka. 6, 10. Ósme. Leśna. 7, 8, 9. Łąkowa 6, 9, 10. Parkowa 6, 9, 10. Pogodna 8, 9. Polna 7, 8, 9. Pulko 9, 12. Przyjaźni 7, 8, 9. Rolna 1, 2, 5, 6. Różana 5, 6, 10. Szkolna 2, 3, 6, 10. Słoneczna 6, 9. Sosnowa 7, 8, 9. Spokojna 7, 8, 9. Sportowa 5, 7, 8, 9. Strażacka 6, 9, 10. Świętego Bogumiła 6, 8, 9, 10, 11. Wesoła 6, 9, 10. Wodna 6, 10. Rzosowa 7, 8, 9. Za rzeką 3, 4. Punkt drugi. Szczegółowe tworzenie ulic opisanych w ustępie pierwszym określa załącznik numer 1 do niniejszej uchwały, w skład której wchodzi szkic na 13 arkuszach. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi gminy Kościelec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Proszę bardzo, pani radna. Chciałam złożyć wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w sprawie nadania ulicy Dobrowie. Ponad rok rozpatrujemy ten temat, za przeproszeniem wałkujemy i mamy wracać do początku i znowu zaczynać dyskusję. Dlatego mój wniosek formalny o zamknięcie dyskusji w tej sprawie. I przejście do porządku. Kto jest z Państwa radnych, chce zabrać głos odnośnie ulic Dobrowie, nadania nazw ulic Dobrowie? Nikt nie ma z Państwa po prostu pytań? Nie. A to obecnie na sali? Zamykam. Nikt po prostu nie zabiera głos obecnych na sali. Czyli stąd, że... Czytam. Kto z Państwa jest za podjęciem projektu w sprawie nadania nazwy ulic miejscowości Dobrów gmina Kościelec? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Czerwonego przeciw, żółtego wstrzymuje się. Stwierdzam, że głosami 14 za projekt uchwały został zaopiniowany pozytywnie. Został przyjęty. Głosami 14 projekt uchwały został przyjęty. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 7 porządku obrad. Może przerwaliśmy. Dobry wniosek. Ogłaszam przerwę.
po przerwie. Otwieram punkt 8 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów o obrębach dobrów, oraz za nisze. Projekt uchwały był przedstawiany i omawiany pozytywnie, opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Sprawy. Proszę o czytanie projektu uchwały pana wiceprzewodniczącego. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach dobrów oraz za nisze. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 5 artykułu 40 ust. 1 artykułu 41 ustęp 1 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym, tekst jednolity dziennik ustaw w roku 2019, pozycja 36 z późniejszymi zmianami. Artykuł 14 ustęp 8, artykuł 20 ustęp 1 ustawy z dnia 27 marca 2010 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, tekst jednolity dziennik ustaw z roku 2018, pozycja 1945 z późniejszymi zmianami. W związku z uchwałą numer 12/383/19 Rady Gminy Kościelec z dnia 24 października 2019 roku w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w obrębach dobrów oraz dali się. Rada Gminy Kościelec uchwala to następuje. Proszę radnych, tekst jest obszerny, państwo materiały dostali. Czy życzą sobie czytania? Nie. Ale decyzja śmiała. To rozdział pierwszy, zakres obowiązania wykonania, zakres obowiązania planu. Rozdział drugi, ustalenia ogólne dotyczące przeznaczenia zasad zagospodarowania i zasad kształtowania zabudowy obszaru objętego ustaleniami planu. Rozdział trzy, ustalenia ogólne w okresie ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu, ochrony przyrodniczej, ochrony przeciwpowodziowej, ochrony stref ujęć wody, ochrony zbiorników wód otwartych, ochrony zbiorników wód podziemnych, zagrożeń związanych z zasuwaniem się mas ziemnych, terenów górniczych, krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym oraz planach zagospodarowania województwa. Rozdział 4. Ustalenia ogólne dotyczące zasad ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków, w tym krajobrazów kulturowych oraz dóbr kultury współczesnej oraz kształtowania przestrzeni publicznej. Rozdział 5. Ogólne zasady modernizacji, odbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej. Rozdział 6. Ogólne zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości. Rozdział 7. Ogólne zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego, sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów. Rozdział 8. Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy zagrożonej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych oznaczonych symbolem RM. Rozdział 9. Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych z dopuszczeniem systemu zabudowy produkcyjnej oznaczonego symbolem RPN łamane przez P. Rozdział 10. Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów dróg wewnętrznych oznaczonych symbolem KDW. Rozdział 11. Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenów rolniczych oznaczonych symbolem R. Rozdział 12. Przepisy przejściowe, końcowe i paragraf 27. Uchwala się dla terenów objętych ustaleniami planu stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 30%. Paragraf 28. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 29. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Paragraf 30. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Czy ktoś z państwa chciałby zgłosić jakieś zapytania, zwrócenie uwagi albo wnioski w sprawie odczytania tego projektu uchwały? Nie widzę, to proszę nie zgłaszać żadnych uwag ani wniosków. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów obrębach dobrów oraz granicznych? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto przeciw czerwonego, proszę wstrzymał żółtego. Thank you.
Stwierdzam, że głosowało 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Zamykam punkt 8 porządku obrad. Otwieram punkt 9 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Projekt uchwały był przedstawiany, omawiany, pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Proszę pana wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościele w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Na podstawie artykułu 41a ustęp 5 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z roku 2019, pozycja 506 ze zmianami. Rada Gminy Kościele uchwala, co następuje. Paragraf 1. Określa się szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji obywatelskiej inicjatyw uchwałodawczych i formalne wymogi, jakie muszą odpowiadać składane projekty. Paragraf 2. Z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą może wystąpić do Rady Gminy Kościelec grupa co najmniej 100 mieszkańców Gminy Kościelec posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Kościelec. Paragraf 3. Czynności związane z przygotowaniem projektu uchwały, jego rozpowszechnianiem, kampanią promocyjną, a także organizacją zbierania podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały wykonuje Komitet Inicjatywy Uchwałodawczej, zwany dalej komitetem. Paragraf 4.1. Komitet tworzy grupa licząca co najmniej 5 mieszkańców Gminy Kościelec posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Kościelec, którzy podpisali pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu. Punkt 2. Komitet występuje pod nazwą uwzględniającą tytuł projektu uchwały będący przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Paragraf 5. Punkt 1. O utworzeniu Komitetu Inicjatywy Obywatelskiej komitet lub osoba uprawniona do jego reprezentowania w przypadku jej wskazania zawiadamia pisemnie przewodniczącego Rady Gminy Kościelec w terminie 14 dni od dnia utworzenia komitetu. Drugi. Zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Uchwałodawczej powinno zawierać. Punkt 1. Pełną nazwę komitetu. Punkt 2. Adres siedziby komitetu. Punkt 3. Pisemne oświadczenie o przystąpieniu do komitetu wszystkich członków komitetu z podaniem imienia, imion i nazwiska, adresu zamieszkania. Punkt 3. Zawiadomienie o utworzeniu komitetu może zawierać również wskazanie osoby uprawnionej do reprezentowania komitetu podczas prac rady. Punkt 4. Do zawiadomienia o utworzeniu komitetu załącza się obowiązkowo projekt uchwały będący przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej spełniający warunki w paragrafie 9 niniejszej uchwały. Punkt 5. Jeżeli zawiadomienie odpowiada warunkom określonym w ustępie 2 i 4, przewodniczący Rady Gminy Kościelec przyjmuje zawiadomienie i informuje o poparciu komitetu. Punkt 6. W przypadku stwierdzenia braku formalnych zawiadomienia przewodniczący Rady Gminy Kościelec wzywa komitet do ich usunięcia w terminie 14 dni. Nieuznanie braków powoduje odmowę przyjęcia zawiadomienia. Projekt uchwały będący przedmiotem obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej zamieszcza się na stronie internetowej Biura Zmiany Informacji Publicznej Gminy Kościelec wraz z zawiadomieniem o utworzeniu komitetu. Paragraf 6. Komitet może promować projekt uchwały w każdy prawie dopuszczalny sposób, w szczególności zabierający podpisy mieszkańców popierających projekt. Punkt 2. Kampania promocyjna służy przedstawieniu i wyjaśnieniu przez komitet treści projektu uchwały stanowiącego przedmiot inicjatywy uchwałodawczej. Punkt 3. Kampania promocyjna na rzecz projektu uchwały może zbieranie podpisów mieszkańców popierających projekt uchwały może rozpocząć się po wydaniu przez przewodniczącego Rady Gminy Kościelec pisemnego potwierdzenia przyjęcia zawiadomienia o utworzeniu komitetu, o którym mowa jest w paragrafie 5 ust. 1 przy spełnieniu warunków określonych w paragrafie 5 ust. 5. Paragraf 7 punkt 1. W miejscu zbierania podpisów mieszkańców komitet wykłada do wglądu projektu uchwały z uzasadnieniem. Punkt 2. Uprawniony do złożenia podpisu na liście poparcia projektu uchwały jest mieszkaniec Gminy Kościelec posiadający czynne prawo wyborcze do Rady Gminy Kościelec. Punkt 3. Mieszkaniec udziela poparcia projektowi uchwały, składając na liście poparcia własnoręczny podpis obok imienia, imion i nazwiska, adresu zamieszkania. Na każdej stronie listy poparcia musi znajdować się nazwa komitetu z zapisem określającym tytuł projektu uchwały, której mieszkaniec udziela poparcia. Paragraf 8. Po zakończeniu kampanii promocyjnej projekt uchwały będący przedmiotem inicjatywy uchwałodawczej wraz z listą poparcia przez co najmniej 100 mieszkańców Gminy Kościelec. Komitet przekazuje przewodniczącego Rady Gminy Kościelec. Paragraf 9 punkt 1. Projekt uchwały będący przedmiotem inicjatywy uchwały powinien zawierać.
Punkt pierwszy, tytuł uchwały. Drugi, podstawy prawne. Punkt trzy, postanowienia merytoryczne. Cztery, w miarę potrzeby określenie źródła finansowania uchwały. Punkt piąty, określenie organu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały. Punkt szósty, ustalenie terminu obowiązywania do wejścia w życie uchwały. Punkt drugi, projekt uchwały powinien spełniać wymogi formalne uchwał wskazane w statucie gminy Kościelec. Niniejsze uchwale oraz powinny być zgodne z wymogami określonymi rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie zasad techniki prawodawczej. Dziennik ustaw roku 2016, pozycja 283. Punkt 3. Do projektu uchwały komitet dołącza uzasadnienie zawierające w szczególności wskazanie potrzeby podjęcia uchwały. Paragraf 10. Rada Gminy Kościelec rozpatruje projekt uchwały w trybie określonym w statucie Gminy Kościelec na najbliższej sesji Rady, jednakże nie później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu uchwały. Paragraf 11. Projekt uchwały, w stosunku do którego postępowanie uchwałodawcze nie zostało zakończone w trakcie kadencji, w której został wniesiony, jest rozpatrywany przez Radę Gminy Kościelec w następnej kadencji, bez potrzeby ponownego wniesienia projektu uchwały. Paragraf 12. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi, zapytania o kontroli odczytanego projektu uchwały? Państwa radni? Nie. Nie widzę. To przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto przeciw? Czerwony. Kto się wstrzymał? Żółty. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujący się. Uchwała została podjęta. Zamykam punkt 9 porządku obrad. Otwieram punkt 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. Projekt uchwały był przedstawiany, omawiany, pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu komisji. Proszę o odczytanie projektu uchwały pana przewodniczącego. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 9 litera A ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dziennik ustaw z roku 2019, pozycja 56 z późniejszymi zmianami oraz artykuł 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1990 roku o gospodarce nieruchomościami. Dziennik ustaw z roku 2020, pozycja 65, Rada Gminy Kościelec uchwala, co następuje. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na nabycie od osoby fizycznej na rzecz Gminy Kościelec nieruchomości gruntową niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntu. Jednostka ewidencyjna gruntu. Obręb 0008 gruntu. Miejscowość gruntu. Arkusz mapy 2. Działka 650/1 o powierzchni 0,0568 hektara. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościelec. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z Państwa ma jakieś uwagi do odczytania projektu uchwały? Nie. Nie. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto przeciw? Czerwonego. Kto się wstrzymał? Żółtego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała została podjęta. Zamykam punkt 10 porządku obrad. Otwieram punkt 11 porządku obrad. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu polskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku Różków II Police Średnie. Projekt uchwały przedstawiany, omawiany, pozytywnie zaopiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej. Proszę pana wiceprzewodniczącego o przeczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu polskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr
32.18p na odcinku Wyszku II, myśli Police Średnie. Na podstawie artykułu 10 ust. 2, artykuł 18 ust. 2 punkt 15 i artykuł 58 ustawy z dnia 8 marca 2010 roku w samorządzie gminnym Dziennik Ustaw w roku 2019 pozycja 36 publicznej zmianami oraz artykuł 216 ust. 2 punkt 5 i artykuł 220 ustawy dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych. Dziennik Ustaw w roku 2019 pozycja 869 publicznej zmianami. Rada Gminy Kościele została co następuje. Paragraf 1. Gmina Kościele udziela pomocy finansowej w wysokości 241 tysięcy złotych, słownie 241 tysięcy złotych dla powiatu polskiego na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3218P na odcinku drugi w ulicy Średniej. Paragraf 2. Pomoc finansowa zostanie przekazana w formie dotacji celowej z budżetu gminy w roku 2020. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powiatu budżetowej gminy Kościele. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa chce zgłosić jakieś uwagi z wniosku do pytania do czytanego projektu uchwały? Nie. Dziękuję bardzo, nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały w sprawie udzielenia pomocy po pomocy finansowej dla powiatu polskiego na realizację zadań inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 3218B na odcinku Ruszku II Police Średnie. Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za, kto przeciw czerwonego, kto się wstrzymał żółtego. Proszę o głosowanie, jeśli nie wszyscy są głosowani. Pani przewodnicząca. Stanisław. Zosia. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się, uchwała została podjęta. Otwieram, zamykam punkt 11 porządku obrad, otwieram punkt 12 porządku obrad, podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020. Wszyscy radni otrzymali projekty uchwały zmieniającą uchwałę budżetową na 2020 rok. Była ona przedstawiana, omawiana pozytywnie, zaopiniowana na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałych. Proszę o czytanie projektu uchwały. Proszę pana wiceprzewodniczącego. Uchwała Rady Gminy Kościele zmieniająca uchwałę budżetową na rok 2020. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy dnia 8 marca 2010 roku o samorządzie gminnym Dziennik Ustaw roku 2019 pozycja 506 ze zmianami artykuł 212, 216 oraz 235 do 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych Dziennik Ustaw z roku 2019 pozycja 869 ze zmianami Rada Gminy Kościele uchwala co następuje. Paragraf 1. W uchwale nr 14 łamane przez 104 łamane przez 19 Rady Gminy Kościele z dnia 30 grudnia 2019 roku zmienionej zarządzeniem nr 2 przez 2020 Wójcie Gminy Kościele z dnia 13 stycznia 2020 roku uchwałą nr 15 łamane przez 108 łamane przez 20 Rady Gminy Kościele z dnia 30 stycznia 2020 roku zarządzeniem nr 6 przez 2020 Wójcie Gminy Kościele z dnia 10 grudnia 2020 roku dokonuje się następnych zmian. Zmiany budżetowe były przedstawiane i omawiane na wspólnym posiedzeniu komisji stałych. Czy życzą sobie Państwo ich odczytania? Nie. Nie. Załącznik nr 5 do uchwały nr 14 łamane przez 104 łamane przez 19 Rady Gminy Kościele z dnia 30 grudnia 2019 roku otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Kościele. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlewa ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi do czytanej uchwały? Czy jest uchwały zmieniające? Nie ma. Nie ma zapytań? Nie ma. A myśli? Żadnych uwag, to jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej uchwałę budżetową na rok 2020? Proszę o przyciśnięcie zielonego przycisku za. Kto przeciw czerwonego, proszę wstrzymał żółtego.
stwierdza, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała zmieniająca uchwałę budżetową na 2020 rok została podjęta. Zamykam punkt 12 porządku obrad. Otwieram punkt 13 porządku obrad. Podjęcie uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024. Wszyscy radni otrzymali projekt uchwały zmieniający wieloletnią prognozę Gminy Kościelec, był przedstawiony i omawiany, pozytywnie opiniowany na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej. Proszę wiceprzewodniczącego o odczytanie projektu uchwały. Uchwała Rady Gminy Kościelec zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, dzień ustaw z roku 2019, pozycja 56 ze zmianami oraz artykuł 226, artykuł 227, artykuł 228, artykuł 230 ustęp 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019 roku o finansach publicznych, dzień ustaw z roku 2019, pozycja 869 ze zmianami. Rada Gminy Kościelec uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale numer 14 łamane przez 103 łamane przez 19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościelec na lata 2020-2024 wprowadza się następujące zmiany. Powiem, zmiany były również przedstawiane, po prostu Państwo radni otrzymali materiały. Punkt pierwszy. W załączniku nr 1 do uchwały nr 14 łamane przez 103 łamane przez 19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościelec na lata 2020-2024 dokonuje się zmian w treści załącznika nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. W załączniku nr 2 do uchwały nr 14 łamane przez 103 łamane przez 19 Rady Gminy Kościelec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Kościelec na lata 2020-2024 dokonuje się zmian według treści załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Pozostałe zapisy uchwały nie ulegają zmianie. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi Gminy Kościelec. Paragraf 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy ktoś z Państwa ma jakieś uwagi względnie wnioski do przeczytanego projektu uchwały? Nie. Nie ma. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zmieniającej wieloletnią prognozę finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024? Proszę o przyjęcie zielonego przycisku za. Kto przeciw, czerwonego. Kto się wstrzymał, którego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Uchwała zmieniająca wieloletnią prognozę finansową Gminy Kościelec na lata 2020-2024 została podjęta. Zamykam punkt 13 porządku obrad. Otwieram punkt 14 porządku obrad. Sprawozdanie finansowe Gminy Kościelec. Sprawozdanie finansowe Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościelcu za rok 2019. Sprawozdanie było przedstawiane, omawiane, pozytywnie zaopiniowane na wspólnym posiedzeniu Komisji Stałej. Czy Państwo życzą sobie odczytania? Nie. Sprawozdania? Nie. Nie życzą sobie Państwo odczytania sprawozdania? Nie mają żadnych uwag ani wniosków? Nie. Nie. Czyli przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania finansowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kościelcu za 2019 rok? Proszę o kliknięcie zielonego przycisku. Kto się wstrzymał? Żółtego. Kto przeciw? Czerwonego. Stwierdzam, że głosami 14 za, 0 przeciw, w obecności 14 radnych zostało przyjęte sprawozdanie.
Zamykam punkt 14 porządku obrad, otwieram punkt 15 porządku obrad, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Kościelec w roku 2019. Sprawozdanie było przedstawiane, omawiane, pozytywnie zaopiniowane na wspólnych komisjach stałych. Czy życzą sobie Państwo jego głośnego odczytania? Nie. Pytam chcecie? Państwa radnych, czy życzycie sobie odczytania? Nie, no to... Życzymy odczytania, nie ma. Czyli przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Kościelec w roku 2019? Proszę o wciśnięcie zielonego przycisku za. Kto jest przeciw czerwonego? Kto się wstrzymał żółtego? Stwierdzam, że sprawozdanie zostało przyjęte 14 głosami w obecności 14 radnych. Zamykam punkt 15 porządku obrad. Otwieram punkt 16. Interpelacje i zapytanie radnych. Oddaję po prostu głos Państwu radnym. Państwo radni. Nie ma? Proszę bardzo. Pani radna. Panie Przewodniczący, Panie Wójcie, Szanowna Rado, Szanowni Sołtysi. Ja zostałam zobligowana przez mieszkańców Straszkowa o zgłoszenie problemu poruszania się dużych samochodów ciężarowych przez naszą miejscowość. Dużo dzisiaj właśnie mówiliśmy o bezpieczeństwie na drogach i wtedy jest nawiązanie do tego kontekstu. Wspaniała sprawa została kiedyś zrobiona, połączenie Straszkowa z Różkowem Dobrowym. Piękna sprawa, tylko że to bardzo pogorszyło warunki, że tak powiem, na drogach w Straszkowie. Mnóstwo samochodów ciężarowych z jakimś kruszywem, z betonem, tirów, Bóg wie skąd tego się wszystkiego bierze, rozjeżdżają nam te drogi. Mamy na tych drogach zarówno na jednej nicy, jak i na drugiej. Na jednej jest przepust na tak zwanym kanale Ulgi, łączący kanał Różkowski z Małą Kiełbaską. Drugi jest most na Różkowski. I ja się obawiam, że w pewnym momencie to coś nie wytrzyma. I wtedy będzie ogromny problem, jak te budowle nam się zawalą. Zgłaszam po prostu ten problem, panie wójcie. Dziękuję bardzo. Ja już rozmawialiśmy na pewne problemy, tak, jeżeli chodzi o ten mostek również. Na pewno no, mamy opinię w tej chwili pozytywną, jeżeli chodzi o wytrzymałość tego mostu. Była też tam spółka, która nasza, która też stwierdziła, że no nie powinno być, nic złego się tam nie wydarzyć. W najbliższym czasie też no, będzie ten człowiek, który zajmuje się no, oględzinami poszczególnych dróg i mostów. No i zobaczymy, co wtedy. No, zorganizujemy tutaj też takie spotkanie, również pani może na tym być. Natomiast jeżeli chodzi o same sprzęt, samochody, to nie tylko dotyczy Straszkowa. Mnóstwo w tej chwili jest osób, które pracują w różnych firmach, które przyjeżdżają samochodami. To dotyczy wszystkich miejscowości praktycznie. Ja rozumiem, panie wójcie, tylko Straszków jest tam teraz miejscowością, tak powiem, taką tranzytową. Nie tylko, bo dobrze. No, ale to nie do końca. Nie do końca tam jeżdżę i widzę, że tak, od czasu do czasu jakiś tam pojazd jedzie. Ale przecież tyle razy, co my tutaj jedziemy, no ja widzę albo jeden pojazd raz na jakiś czas, który jedzie, albo w ogóle nie widzę. Nie, to nie będzie. No ale no, zaraz jeżdżę, no tak jest. A jeżdżę często. No proszę bardzo, no niech inni się wypowiedzą radni, jeździcie. Aż tak duży ruch tam jest na tym Straszkowie na przykład. Jest prawda. No jest, no ale to no zaraz, no to jedźmy, za chwilę pojedziemy i zobaczymy ile samochodów. Jedziemy pani radna? Zwłaszcza to jest rano. Cicho. Bardzo wcześnie. Rano, godzina wczesna, popołudniowej, popołudniowej. 16:17. Jak wyjeżdżają? Zjeżdżą bardzo wcześnie rano. Tak, no. No tak, 6:00, 7:00 do 9:00 i później tak od 16:00 do 18:00, jak wracają wszystkie te z tras. To jest najczęstszy ruch, największy, powiedzmy tak.
No wiadomo, reszta się tam gdzieś buduje, to bardzo wolno, ale największy jest ruch rano i po południu, jak zjeżdżają wszyscy. No to ja rozumiem uciążliwości, ale co ja mam zrobić? Zamknąć drogi wszystkie dla samochodów? Tylko wstawić wszędzie znaki w każdej miejscowości, że dopuszczalna masa pojazdu to jest tam do 3,5 tony. No, wiecie dobrze, że nie możemy tego zrobić. No nie możemy tego zrobić. Ale my nie możemy tego zrobić. My możemy jedynie, jeżeli droga się zepsuje, naprawić to. No naprawimy, musimy naprawić. Zabierze to mnóstwo czasu zapewne. Ale co pani sugeruje, żeby zamknąć tą drogę? Nie, nie, broń Boże, ograniczyć to nas na tych mostach. No ale to zamknąć, no dla pojazdu ciężko. Ale to zamknąć, no oczywiście, że tak. Nie, daleka. Ale to jest niemożliwe. To jest niemożliwe, żebyśmy zamknęli i nie dojdziemy do pojazdu. To zaraz firmy nas oskarżą i nie będziemy mieli na przysłowiową żarówkę jedną na tego, na gminę, bo będziemy mieli takie kary płacić. Panie wójcie, zostałam zobligowana przez mieszkańców, zgłaszam. No dobrze, no ale to proszę im po prostu wyjaśnić, niech da jakieś rozwiązanie. No bo powiedzieć to sobie można, tak? No ja rozumiem, no ale żadnej drogi zamknąć my nie możemy, tak sobie. No nie ma, no nie ma. Ale nie miało co. Ale no, nie no, a jak nie? No pani mówi, że jest tona. Ograniczenie tonażu to zamknięcie drogi dla czerwonych pojazdów. No nie ma szans. Jak my robiliśmy, że pani tutaj radna Fran wie o tym, tak? Tutaj chodziło tam policję, to rozwiązanie. No to słuchajcie, tam był problem, oczywiście, ale musieliśmy znaleźć alternatywną drogę. Musieliśmy puścić gdzieś te pojazdy. No tak jest. To nie ma. Ale to jest alternatywna droga, panie wójcie, bo jest tutaj przez, że tak powiem, trasą na tego na Kościelec, nie jest problem. No ale no jest, no jest oczywiście. Nie, że nie ma, tam nie jest zupełnie teraz. Nie, nie, takiego to absolutnie. No to musielibyśmy, jeżeli spełniamy wolę mieszkańców jednej miejscowości, to i drugiej musielibyśmy spełnić. No. Słuchajcie, to, ale jeżeli drugi spełnimy, no to co? Nie spełnimy, to co będzie wtedy? No życzenia mamy, no ja też bym sobie nie życzył, żeby 92 jeździły pojazdy, bo mi też to przeszkadza, spać nie można i dom się trzęsie. I do generalnej dyrekcji chciałbym napisać, żeby zawsze 92, żeby tylko pojazdy osobowe jeździły. No i wtedy miałbym rozwiązanie super. No tak, ale ja wiem, że to jest nierealne. To jest nierealne. Dobrze, przekażę to Pani Przewodnicząca, Panie Wójcie, Wysoka Rado, drodzy sołtysi. Panie Wójcie, mam taką prośbę wczesną wiosną. Chciałbym prosić, żeby uzupełnić dziury w drodze gminnej miejscowości Tury wzdłuż lasu, jeśli to będzie możliwość, bo po tych deszczach opada się bardzo tam dużo wybiło. Drugą sprawę mam taką, że na początku tygodnia ktoś podjechał o drodze gminnej, tak, wzdłuż lasu. Żeby to tam ją naprawić, bo po tych... Nie będziemy robić, bo tam jest planowana droga. Aha, no ale zanim będzie zrobiona, no to można coś tam uzupełnić, tak? Ale równiarka... Nie, równiarka tam nie, po prostu, żeby tylko uzupełnić jakimś kamieniem czy tuczniem, nie? Bo tam już jest nawieziony kamień. Nie będziemy robić drogę, naprawiać, to już proszę zapomnieć. Od razu mówię nie, z tego względu, że nie będziemy tracić po prostu pieniędzy. Ale no, trzeba będzie, no bo nie jak, no, coś trzeba... No coś, no bo zanim będzie robione, to... Mówię o tej drodze, gdzie będzie asfalt, nie? Tak. No to tutaj to się ograniczyłeś w tej chwili. Druga sprawa, ktoś na początku tygodnia po prostu podjechał samochodem dostawczym i wyrzucił w las kilkanaście opon. I co teraz mamy z tymi oponami zrobić? Było to zgłaszane do leśniczego. Leśniczy przyjechał i powiedział, że to jest akurat nie na jego terenie, nie na lasie państwowym, tylko w lesie prywatnym. O prywatnym musi sprzątać. Tak. I ta osoba musi sprzątać, tak? Ale co ma z tymi oponami teraz robić? Czy może tu przywieźć do punktu PSZOK? Nie. Cztery opony na rok. No, ale osobowe to samochody, czy? Nie, duże. Tu nawet pani sołtys ma zdjęcia porobione. Tylko osobowe, czy? Od tira. Tylko od mieszkańców, nie od przedsiębiorców. Ach, jeszcze jedna prośba. Mieszkaniec miejscowości Waki też prosił o uzupełnienie drogi.
wyrównanie czy tam uzupełnienie. Jedyna osoba, która tam mieszka, co nie ma asfaltu, podwałem, posesja numer 38. Bus gminny tam nawet dojeżdża codziennie, bo ma tam chore dziecko. To żeby tam też... No ja wiem. Tak, tak, tak. Tak, żeby tam wyrównać, bo też się dziury tam wybiły. Tam co jakiś czas jest wybiło. Tak, tak, tak. Było nawiezione trochę, ale znowu się powybijały. Ale to proszę zgłosić Rafałowi, bo tam tak, to wymaga tam jest fatalne. No dobrze. I jeszcze jedna sprawa w sprawie promu w miejscowości Waki. Nie? Czy będzie przywrócony na połowie marca, tak, bo już rolnicy też się dopytują. Tak jak jest. Aha, dobrze, to wszystko, dziękuję. Panie Wójcie, jeżeli chodzi o drogi, to kolega tylko drogi się nie psują na Turach czy Wakach, ale w Dobrowie też. Wiem. Ja w ten sposób, będzie, będzie równiarka i to nie tylko tutaj wy zgłaszacie, tak? Inni też zgłaszają i równiarka pójdzie. Już dzisiaj rozmawialiśmy, nie? No właśnie, z Pawiackim, to ma rozmawiać. Na wiarkach jest woda, że tam też normalnie różne wody jest. To dla nie wójta, pani. Musimy na razie poczekać, aż ta woda osiągnie. Ja tłumaczę. Nie będzie problemu, wtedy już zaczniemy działać. Mówię ludziom, że ja zgłaszałem do pana Rafała, ale mówię, że tłumaczę ludziom, że jeszcze dwa tygodnie mówię, poczekać, jak ta woda trochę wciągnie. Ale Rafał mówi, że to on tak sam nie decyduje, muszę i tak do wójta zgłosić. Ale nie, oczywiście rozmawiałem z Rafałem, tak jak mówiliśmy. Pójdzie równiarka i owszem, i słuchajcie, i zgłaszajcie równiarkę, tam gdzie wy potrzebujecie też, żeby Rafał wiedział, dobrze? Dobrze. No, bo przy kolejce czekam. Zaczniemy i pójdzie, wyrównamy. No i tutaj też pani radny, no z tą drogą to musimy pomyśleć, żeby jak najtańszym kosztem ją no tak, chociaż... zrobić, bo chodzi o tą drogę, gdzie będzie... Tak, tak, nie? Tak. No bo po co nam wywozić teraz jakieś krzywo czy coś tam, żeby... Nie wiem. No, chociaż jakimś tańszym kosztem, żeby troszeczkę tam tak, uzupełnić, tak, żeby do tego tak. Czasu, zanim... Ale no powstanie asfalt, to... robić i będziemy robić, tak? Gdzie poczekamy jeszcze za dwa tygodnie. Kto z Państwa radnych jest na pytanie? Proszę bardzo, proszę bardzo, Panie Radna. Panie Wójcie, Pani Przewodnicząca. Ja zgłoszę o tłuczeń na drodze Tarnowieckiej od Pana Ziętka w kierunku Państwa Brzezińskich Koniecznych. Tam są na takie naprawdę, teraz się wybiły dziury i byśmy bardzo, bym prosiła. Dobrze, ale to w okresie jak będziemy remontować. Ja do Pana Rafała, niech zapisze to wszystko. Tak najbardziej byśmy Rafała. Tutaj droga jeszcze tak, trochę jasny na Berlinek. Jak tu jest, tu z tej strony, drogi powiatowej. Droga Baranieckiego, droga Rudirowa się bardzo się kłania. To i jest bardzo serdecznie. To jeszcze porozmawiam tam z mieszkańcami na Baranieckiego, bo za Baranieckiego no marzenie jest, żeby droga asfaltowa, ale ja tu sesja jest nagrywana i moja inicjatywa i moje działanie to jest wójta kręta i krótka. Wszędzie będziemy robić drogę. Na pewno myślę, że pan o wszystkich drogach całej gminie myśli. Ale ja o tej drodze krótkiej i krętej kłaniam się. Powiedziałam. A później droga Wirowa i Kaśnickie. Oczywiście, że tak. Wiele jest ważnych, to się podobało na więcej. Zobaczymy, na razie robimy to, co jest zaplanowane, a pani radna też wie, że krótka jest zaplanowana, bo mamy nawet projekt zrobiony z tej drogi, więc poczekamy. Poczekamy z tym. Tak, to jest kwestia tylko niedługiego czasu, żeby... Tylko mówię, jeszcze o odnośnie Tarnowieckiej, oni równiarki nie życzą, tylko życzą sobie tam i proszą, może nie życzą, no prośba jest. Jakby była taka możliwość, to w takim okresie jakby był to osiągnięcie. Proszę radnych, Państwa radnych ma jeszcze pytanie. Pana Wójta. Ja mam pytanie, panie wójcie, w sprawie ulicy Leszczynowej i Olchowej. Tam mamy projekt, tam się, mieszkańcy się pytają, czy to będzie ten asfalt przez te jeszcze kolejne 4 lata, czy nie będzie. Ja bardzo. Bo to był drugi etap budowy. To jest, miał być niby drugi etap budowy. Nie wiem, co panu odpowiedzieć, panie radny. Bo ja byłem na zebraniach wiejskich, rozmawiałem z wami,
I wam zawsze odpowiadam to samo. I już panu też odpowiadałem. Ja też odpowiadam, przekazuję dalej, ale no jak to ludzie. To znaczy, że pan chyba mi nie wierzy. Ja nie wiem, dlaczego mam nie wierzy. Nie, no, sprawa jest oczywista. Zgłaszał pan tą drogę do oczywiście. Rozmawialiśmy. Ma być? No, musi. Ma być. To będzie. Koniec. Dziękuję. No tak, tak nie wiem, jak to tak. No bo nie, no rozmawialiśmy. Rozmawialiśmy, ale koniec. No dopytują się ludzie. Proszę powiedzieć, że będzie. Jeżeli rozmawialiśmy o tej drodze, ja sobie zapisałem, mam wszystko, proszę przyjąć, pokażę, że tam jest ta droga. Z tym projektem. No to no, oczywiście, zgadzam się. Tylko nie od razu wszystko zrobimy. No widzicie, że na razie rozmawiamy o tych drogach. Zaraz pojawią się projekty jakichś innych dróg, tak? A pozostałych proszę o cierpliwość. No, bo to trudno nieraz jest dobrać. Słuchajcie, mamy jeszcze problem z doborem na przykład, którą drogę, jakie drogi wziąć na przykład na przyszły rok. Dlaczego? Bo z Urzędu Marszałkowskiego otrzymujemy dofinansowanie, ale na drogi dojazdowe to pól. I tu musimy dobrze to wyważyć. Odcinki dróg, odpowiednie odcinki dróg, żebyśmy na tym nie stracili. Nieraz warto podzielić drogę na dwie części, okazuje się, co jest ciekawe, podzielić na dwie części i zrobić ją w dwóch częściach, niż od razu w jednej. Chodzi o dofinansowanie. Takie sytuacje występują. Tu dyskutowaliśmy na temat, to nie jest takie wcale proste. Mam całą listę tych dróg, jak chcecie, proszę przyjdźcie. Pokażę wam laptop, ja wam wydrukuję, pokażę jak to. No są te drogi, tylko które widzieliśmy. Są, także prosimy o cierpliwość. To mamy nadzieję. Będziemy działać i robić, tak? Dobra. Także nie ma problemu. Proszę odpowiadać. W tym przypadku, no to musimy to zrobić, tak? I tyle. I o cierpliwość też poprosić mieszkańców. Nie od razu w jednym roku nie zrobimy wszystkiego. Były interpelacje, były odpowiedzi na interpelacje, czyli zamykam punkt 16, punkt 17 porządku obrad. Otwieram punkt 18, wolne wnioski, informacje. Proszę państwa o danie głosu obecnym na sali. Proszę państwa, są przyjrzeć. Proszę bardzo, panie sądzie. Ja tu w sprawie folii. Czy coś się dzieje? Wiadomo, czy coś, bo w tamtym roku folię zabierano po 50 zł, a już od nowego roku kosto. Najmniejsza stawka. No. Jak no, za jest ktoś, kto. No jest firma włoska, no i ale to trzeba płacić ostatni. Minister rolnictwa powiedział na. Słuchajcie, no coś się dzieje, pani mówicie coś. Powiem prawdę, nic się nie dzieje. Nic. A dlaczego? My złożyliśmy wniosek, żebyśmy wiedzieli. Złożyliśmy wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. I ten wniosek był złożony, zarejestrowany jest 20 grudnia 2019 roku. I jakby ktoś chciał sprawdzić, można tam wejść na stronę Narodowego Funduszu i od tego momentu już się tam nic nie dzieje. Miały być pieniądze, tak? Nic się nie dzieje. Miały być, pamiętacie, składaliśmy wniosek na drogę tutaj szkolną, żeby przedłużyć. Bezpieczeństwo tu chodzi o szkołę. Dzieci. Też wniosek został złożony i nic się nie dzieje. Nic, kompletnie nie mamy informacji. Jest tylko, że wpłynął wniosek. No, inne gminy też w takiej sytuacji są. Koniec. Kropka, nic nie wiemy. Jak tylko coś będzie, no to podejmiemy działania, tak? Jaka firma i co? No, będą pieniądze, będziemy działać. Obiecano, że będą, no więc... Nie wiem, no, może jakieś problemy finansowe są. Dużo obiecano, ale nie zobaczę, bo zakończyto. No bo... Gdzie to mają różnie funkcjonować? Było 50 zł, taka najmniejsza stawka, a teraz już od nowego roku stówkę. No słuchajcie, to już jest niezależne od nas. Jak będzie zależne od nas, no to musimy zrobić wszystko, żeby to wszystko sprawnie poszło. Oni się gromadzi dużo. No ja wiem. No wiem, oczywiście, że tak. No ale to inni też powinni zrozumieć, że jak najszybciej ten program jest. Jak najszybciej. Nie zbiera. Nie zbiera teraz.
być na tu jedynie można jakąś reprezentację wziąć, może udać się do posła, niech on zapyta, czy jakie są na szanse, nadzieje, kiedy ewentualnie będą rozpatrywać te wnioski. Czy to się wypowiadał minister rolnictwa w telewizji? Dość głośno krzyczał. Że co? No, zaraz, ktoś może mówić i kłamać? Ale taki chłopiec, a taka sama. No słuchajcie, jakby były pieniądze, no to bym wam powiedział, że do tej pory nie ma nic. Albo bym wam powiedział, że w związku i w pieniędzy. Taka jest prawda. Ale no słuchajcie, no... Na samorządy dali pieniądze, żeby zrobiły wszystko, żeby zadzielać folię tak. To obecnie nie ma nic. Ja się pytałem Teresy, kiedy są mi złożyliśmy wszystko, czekamy na jakąkolwiek odpowiedź. Nie mamy nic. Były firmy, mieszko Kalisza, ale to wszystko lajkuje. Chińczyki nie biorą, chodzi i chodzi. Natomiast nawet jak no mamy środki, tak? Mamy środki, mamy 100 tysięcy mieszkańców, którzy złożyli wcześniej wnioski już przedtem, ponownie muszą złożyć te wnioski i będą rozpatrywane. To jest naprawdę niemała kwota. 100 tysięcy to jest bardzo dużo, uważam. Niewiele możemy zrobić. O to chodzi. Szymowie, A na piece, to indywidualnie. Indywidualnie można jakieś dotacje, tam są zwolnienia z podatków również. No ja osobiście wszedłem tu ze spotkania, było jeszcze fotowoltaikę, też wszedłem ten program, tam do 5 tysięcy jest zwolnienia i mam już panele założone, czekam na energetykę, żeby to podłączyli. Sama, to indywidualnie załatwiamy. No indywidualnie albo są firmy, które pomogą wam wypełnić wniosek, no to też to kosztuje, jeżeli byście chcieli. To jest sprawa indywidualna. To jeśli chodzi o indywidualnie, jak ktoś zakłada, to już może stara się o tą zniżkę? Tak, oczywiście. No. Ale to ochrony środowiska, tak? Bezpośrednio? Nie, to jest... To znaczy tak, ja jeszcze wniosku nie składałem. Jeżeli mówimy o fotowoltaikach, no to jest coś podobnego, jeśli chodzi o pieca. Nie składałem, bo na razie czekam, aż energetyka mi to podłączy, tak? Potem będę się dowiadywał, co dalej. Wiem, że jest możliwość składania wniosków i na 99%, na 100% praktycznie wszyscy wiem, to do dostali. No tak, ale gdzie ja mogę mieszkańca odesłać? Gdzie możesz się dowiedzieć tej sprawy? Na miarę mają w ochronie środowiska u nas. Pani Olszewska, proszę do niej się zwrócić, jeżeli chodzi o fotowoltaikę. Tak, tak. No my mamy własne firmy tutaj, no wielu jest na terenie naszej gminy, którzy prowadzą tą kwestię. Dużo firm jest, bardzo dużo. Tak naprawdę firmy, które zajmują się zakładaniem fotowoltaiki, one kompleksowo obsługują już klienta i od złożenia wniosku poprzez umowę do energetyki, więc no... Ja rozumiem założenie, ale nie wszyscy ci się zakładają. Uwaga, nie do końca pani radny ma pan rację, bo tak firmy mówią, no w moim przypadku było też podobnie, ale niestety musiałem... To od razu powiem, jeżeli Państwa to interesuje. Sam osobiście pewne sprawy załatwiać. Niektórzy pracownicy niechętnie podchodzili do pewnych spraw. Jakby się, no może się wydawać tak czy inaczej. Sam zawiozłem pismo, plik papierów, które otrzymałem, no ci, którzy zakładali, no to przywitali. Nie wiedziałem, czy te wszystkie papiery mam dostarczyć, czy nie. Pani w pole, która jest od energetyki, też ona mówi, że ona nie wie, co z tym zrobić. No to ja mówię, co ja mam teraz? Nakłaniała mnie, żebym wysłał to, żebym ja to osobiście wysłał do energetyki. No to po co ona tam siedzi? Nie byłem przygotowany, zmarnowałem dużo czasu, bo myślałem, że to szybko, sprawnie pójdzie, że przejrzy mi szybko to, co jest i powie, dobrze, tak jest, wszystko się zgadza, proszę bardzo. Pani nie wiedziała, czy te dokumenty wszystkie mają być, czy połowę ma być, czy które mają być. Nie wiedziałem. No to ja już w obawie, że mogą zginąć mi jakieś dokumenty, to wypisałem wszystkie po kolei, które są. Dobrze, że zrobiłem ksero. No to ona też troszeczkę się jakby tak przestraszyła, nie wiedziała co, że ja tak spisuję, ale co miałem zrobić. No to zaczęła porównywać, czy ja dobrze to spisałem. I to
trwało, wiecie co, naprawdę chyba z półtorej godziny. Matko. Zanim przyjęła te dokumenty, no i te dokumenty, nie wiem, ja będę musiał na infolinię dzwonić, czy już tam dotarły, i jak jest. I miało być kompleksowo. Uwaga, no zależy jaka firma. Mhm. Jak będziecie coś tam robić, to ja ewentualnie mogę wam powiedzieć, czy to jest ta firma, czy nie ta firma, ale gdybym wiedział, to bym z tej firmy, tej firmy na przykład nie brał. Otwarcie mówię, nie brałbym tej firmy. I no, to już ktoś był w tej sytuacji, to ja mogę zobaczyć i powiem wam, czy to jest ta firma, czy nie. Bo ja myślałem, że kompleksowo, tak, oni powiedzą to, to, tam, to proszę bardzo, to pan złoży, to po prostu przygotowane, tak? Ale do końca tak nie jest. A jeszcze jedno się zapytam, czy jest dotacja, jeśli ktoś wymienia piec na gazowy? Jest. Czyste powietrze. Ale to tylko z programu czyste powietrze. Ja słyszałem, że jest. No przez gminę tego się nie załatwia, ale... Gazowy też czyste powietrze. To jest tak. To ty bardziej. Na gazowy, na... No. No, bo nie różne rzeczy. Nie ma, więc nie wiadomo... Ale tam trzeba spełnić wiele warunków, także to nie jest też takie proste. To wygląda tak, jest na papierze dobrze. Trzeba wziąć wniosek, przeczytać wniosek, zapoznać się z regulaminem ze wszystkim i zobaczyć w stosunku do siebie, tak? Do tej osoby, która chce pozyskać te pieniądze. Kto z Państwa jest? Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Panie Przewodniczący, cicho. No, pierwszą sprawę, którą chciałbym zgłosić, jest to naprawa drogi między Policami a Białkowem Kościelnym, tak zwanym przedgłonie. Bardzo wybita, dziurów dużo i coraz ten zwir, kiedyś tam był nawieziony, ten zwir no, rozszedł się na boki i w tej chwili jest taka tarka. Nie można więcej jak 30-20 na godzinę jechać. To można zawieszenia połączyć. Ja bym to pierwszą sprawę do tego oczywiście zgłoszę, ale no, jedna z pilniejszych spraw, żeby tą drogę połączyć, by też naprawić ją czegoś na wieś, coś co by usprawniło to miasto. I ta droga, już od razu panu powiem, że ta droga też jest brana pod uwagę, będziemy chcieli tam asfalt założyć, tak? Jest to bardzo ważna droga, bardzo ważna również. Tu dostaliśmy zaproszenia na pielgrzymkę Sołtysu i to poddaliśmy dyskusji z Sołtysem i radni są Sołtysami, bo ja już tam byłem dwa razy. Bardzo dużo gmin zbiorowo jedzie. Jeżeli by byli chętni czy coś takiego, to daję pod dyskusję. Załatwimy sprawę. Jeżeli będą chętni, byłem dwa razy i naprawdę bardzo. Najpierw bez Rysza, świętego Józefa ze sanktuarium. Którego to jest, bo ja zapomniałem? 14. 14? Tak, 14 marca. Nawet powiem tak, znam to okolicy z wójtem powiecie, tam są ty sami. Później jest w Kaliszynie, to jest odcinek, przejeżdża się drogą 25 z Kalisza do, potem sanktuarium jest na skrzyżowaniu tu. Tylko się przejedzie skrzyżowanie, jedzie się w stronę autostrady i w Stawiszynie piękne występy różnych zespołów ludowych. Dwa lata temu był zespół z gór. Naprawdę zachwyt był, aplauz był duży. Zresztą, co by nie powiedzieć, dołączył do nas też biskup i razem z nami tam był zarzut pociągu, że to ja mam. Nie z miejsca dużo, bo to jest wielka pała sportowa. Jest dużo miejsca i naprawdę jak byłem dwa lata z rzędu, to zapisałem się tym, że właśnie całe autobusy się znają w gminie. Zapisy, gmina taki autobus, gmina taka i tak dalej. I od razu powiem, jeżeli będzie zainteresowanie tutaj, nie Państwo są wyśli, jeżeli będzie zainteresowanie, no to zorganizujemy ten wyjazd. Ja cały czas zresztą tak wiem. Tak, nie mogą też jechać. Pani Kaziu, ja zawsze... Zależy jest zaproszenie dla Sołtysu. Zawsze mówiłem, jeżeli się pana wyjdzie ja bym chciał też, dlatego mnie w dyskusję, żeby są wyśli, żeby to opowiadali. Bo tak trudno nas ujeździć całą gminę i do każdego osobna jedziesz czy nie jedziesz. Jakaś deklaracja zgodną można zadeklarować. Ale to zróbcie spotkanie, chwilę 5 minut po sesji na przykład i... No ale przy okazji też powiem o drugiej sprawie, która łączy się ze sobą. No bo w myśl
ustawy do marcu, do końca marca Rada Gminy musi podjąć uchwałę o funduszu sołeckim. I też to poddaję pod dyskusję. Bo tu różne głosy słyszę, więc jako wiceprzewodniczący sołtysów na gminę Kosielec poddaję to pod dyskusję. Będę się wypowiadali. To jest to następne. Druga sprawa. To jest trzecia. No, trzecia. Czwarta jeszcze. Przede wszystkim chciałbym Radzie podziękować za podjęcie uchwały w sprawie dofinansowania tej ścieżki rowerowej. Naprawdę od 2007 roku pierwsze pismo było złożone w lutym. Było zebranie wtedy sołectwa, Policje Średnie i Różków Drugi. To były wybory sołtysów i zbieraliśmy podpisy. Na tych zebraniach mieliśmy 150 podpisów. Wysłaliśmy to do powiatu. Do tej pory, tak, no więc widzimy jak to szło. Dzięki Bogu udało się i będzie ta ścieżka, w końcu będzie. Dzięki władzom. Następną sprawą, którą chciałbym tutaj bardzo podkreślić, Rada Gminy podjęła uchwałę o obywatelskiej inicjatywie uchwałodawczej. To jest coś podobnego jak jeden z punktów dotyczących Funduszu Sołeckiego. Tam też grupa ludzi może zgłosić projekt, jak jest już Fundusz Sołecki i mogą i na zebraniu dopiero wiejskim decyduje się, głosuje się nad tym, czy tam, czy tak. A tu jest jeszcze więcej, bo inicjatywa pięciu, komitet zakłada pięć osób i może bezpośrednio do Rady Gminy przedstawić projekt, ale i brać czynny udział w legislacji tego wniosku, można powiedzieć. To cały powód na tej Rady. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu sołtysowi. Proszę bardzo, kto z państwa sołtysów ma jakieś pytania? No, może to macie tylko. Panowie sołtysi, proszę bardzo. Jest, jest. Proszę bardzo. O, nie, uciekł. Poczekaj. Jeszcze jesteś po prostu. Jest trochę głuchy. Ktoś z państwa jeszcze chce zabrać głos? Nie widzę, nie słyszę. Priorytetem, panie wójcie, priorytetem zrobić drogę koło pani skarbnik. Dziękuję bardzo. Dzięki niej. Dobrze, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Nie ma już więcej. Nie ma więcej pytań. Ja tutaj, panie Stanisławie, ja się zastanawiam. Co tutaj mam? Ja to przemyślę. Zamykam mój 18. To jest mój mieszkaniec mojego kraju. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 18 porządku obrad, otwieram punkt 16 wobec wyczerpania porządku obrad, zamykam 16 sesję Rady Gminy Kosielec. Dziękuję bardzo. Panie Radny, w zamian za którą drogę w dobrą wieś robimy to?